Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, na kolejny odcinek wywiad. Dzisiaj naszą gościnią jest Marta Abramowicz, psycholożka, reporterka i redaktorka, badaczka społeczna, działaczka na rzecz praw człowieka, była szefowa kampanii przeciw homofobii, a także, co nas najbardziej interesuje dzisiaj, autorka licznych artykułów i książek, w tym książek o Kościele, czyli Zakonnicy odchodzą po cichu, Dzieci księży oraz, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, Irlandia wstaje z kolan. Cześć Marta, witam Cię. Cześć. Bardzo mi miło z Wami się poznać i być w tym podcaście. Oj, też się bardzo cieszymy, że przyszłaś. Powiem Ci, ta książka Irlandia wstaje z kolan, która tak w jednym zdaniu mówi o upadku pozycji kościoła katolickiego w Irlandii, to jest must read, polecam ją niniejszym każdemu. Ale najpierw chciałem Cię zapytać, dlaczego w ogóle napisałaś książkę o kościele w Irlandii? No bo przez lata zajmowałeś się w Polsce różnymi badaniami społecznymi dotyczącymi na przykład sytuacji osób homoseksualnych. Później napisałeś dwie książki o kościele w Polsce. I skąd taki nagły przeskok do tej Irlandii? Kraju jednak dość odległego. Odległego może geograficznie, ale nie mentalnie. Właściwie moja książka jest książką o Polsce, dlatego że Irlandia jest takim lustrem dla nas, którym my możemy się przejrzeć, zobaczyć, co mogłoby się stać w naszym kraju, bądź książka była pisana przed wyborami. Wymyślam, co może się stać w naszym kraju, no bo ewidentne było dla mnie, że my zmierzamy w stronę katolickiej Irlandii, czyli kraju sprzed kilkudziesięciu lat i zaraz pewnie opowiemy sobie o nim. Ja tylko przytoczyłabym jedną rzecz na początek. Dzisiaj jest 8 marca i dzisiaj w Irlandii jest referendum. Irlandia, żeby zmienić konstytucję, musi zrobić referendum. Wszyscy obywatele muszą się wypowiedzieć. I tak jak mieliśmy, o czym piszę w książce, referendum, w którym Irlandczycy zdecydowali, że będą małżeństwa dla osób tej samej płci, albo że było też referendum dopuszczające prawo do aborcji, tak dziś mamy referendum, które tak jakby czyści konstytucję, bo mamy w konstytucji z 1937 roku, ale aktualnej do dziś, zapis, że miejsce kobiety jest w domu. On jest bardziej wysublimowany oczywiście, no ale chodzi o to, że kobieta dla dobra narodu, wstępując w związek małżeński, ma poświęcić się mężowi i dzieciom, zostać w domu i państwo ma zadbać, żeby ona nie musiała z tego domu wychodzić i pracować. Oczywiście wiadomo, że państwo różnie o to dba, a w zasadzie nie dba. Irlandia była bardzo biednym krajem, w związku z czym wyżywienie z jednej pensji męża to 12 dzieci, bo nierzadko takie duże były rodziny irlandzkie. Tam nie było nie tylko dostępu do aborcji, ale nie było w ogóle nawet dostępu do antykoncepcji. Właściwie po wejściu w ten związek małżeński kobieta pozostawała w domu i nawet były też specjalne ustawy, które mówiły, że mężatkom nie wolno pracować. Czyli w momencie wzięcia ślubu, nawet jeśli dziecka jeszcze nie ma na świecie, ona musi po prostu zrezygnować z pracy. No i dzisiaj Irlandczycy będą się wypowiadać na ten temat. To tylko się wtrącę, zanim pójdziemy oczywiście dalej, opowiemy tę całą historię. Ciekawe, że takie coś było zapisane w prawie, bo generalnie zwykle jakby problem polega na tym, że kobiety z powodu tego, że rodzą dzieci i siedzą na urlopach macierzyńskich, są trochę wypychane z rynku pracy i jest cała debata, jak to zrobić, żeby były mniej wypychane, a u nich był po prostu zapis. Nie, jak wzięła ślub, to nara, nie może pracować. To wypychanie z rynku pracy jest takim trochę nowym konceptem, któremu Kościół katolicki nie jest przychylny. Kościół katolicki uważa, że miejsce kobiety jest w domu także w Polsce. Przypomnijmy sobie, co stało się po 1989 roku, kiedy ten kościół urósł u nas i kiedy mieliśmy taki zryw katolicki. Od razu pierwsze, co zostało zlikwidowane, to opieka żłobkowa i przedszkolna. I Kościół mówił, no to kobiety muszą się zająć, przecież one powinny zostać w domu, być matkami, babciami i zajmować się dziećmi. Taką ciekawostkę dodam, bo jak czytałem sobie Davida Osta, Klęskę Solidarności, on tam opisywał to, jak właśnie w latach 90. jak zaczęły się zwolnienia, zaczęły się likwidowanie różnych zakładów, to w pierwszej kolejności zwalniano kobiety. No bo przyczyny oczywiste, no kobiety mają siedzieć w domu, mężczyźni mają pracować. Potem zwalniano oczywiście tych mężczyzn, ale mówię, no w pierwszej kolejności było właśnie to, no i nie bez przyczyny, czyli nie bez związku z tym, w co się zamieniła Solidarność w latach 90. Tak. I ja jeszcze dokończę, bo nie chcę tutaj mówić, że czasy komunistyczne były lepsze.
lepsze czy gorsze, ale z jednej strony tak, kobiety mogły pracować i był taki nacisk, żeby pracowały, ale z drugiej strony musiały też całkowicie nadal zajmować się domem i dziećmi, bez jakby wsparcia mężczyzn. Te partnerstwo, ojcostwo to przyszło dopiero jednak po 89 na skutek naszego zbliżenia z Europą Zachodnią, więc w czasach komunistycznych wcale nie było tak wspaniale dla kobiet. One musiały podjąć właściwie pracę na przynajmniej dwóch etatach, bo tam naukowcy wyliczali, ile więcej kobiety mają pracy też tej domowej niż mężczyźni, o wiele więcej. I w związku z tym to również doprowadziło do sytuacji, w której PiS powiedział 8-9 lat temu, że on odciąży te kobiety, on da im pieniądze, one nie będą musiały już pracować, a to chodziło głównie o to, że one były przytłoczone tym, że po prostu muszą i harować na etacie, i harować potem w domu i nie mają wsparcia ze strony innych członków rodziny, tak to ujmijmy. Zresztą w Polsce kobiety w ogóle zajmują się osobami zależnymi, nie tylko dziećmi, ale też starzejącymi się rodzicami. Tutaj w ogóle nie mamy też, przecież państwo niczego nie gwarantuje. No tak, jeszcze tylko co do tego PRL-u, właśnie tak jak powiedzieliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, właśnie czytam książkę Aborcjonistka Katarzyny Wężyk, już przeszedłem przez rozdział poświęcony PRL-owi i ona tam pisze taką ciekawą rzecz, że w pierwszych latach po wojnie, czyli za stalinizmu, wtedy gdy był ten najgorszy zamordyzm, było też najwięcej tego ideowego komunizmu i wtedy rzeczywiście masowo kobiety wypchnięto do pracy także w tych zawodach raczej pojmowanych jako męskie, na budowach, prawda, jako jakieś tam traktorzycki, te takie z plakatów i tak dalej. Po czym po śmierci Stalina, gdy przyszła odwilż i ten system stał się, jak ona to nazwała, bardziej taki nasz, taki bardziej polski, że wiadomo, że importowany, ale jednak taki bardziej dostosowany do polskich realiów i wtedy niemalże z dnia na dzień tam jakieś setki tysięcy hutniczek, właśnie traktorzystek, tak, czy kobiet pracujących na budowie, czy ogólnie w przemyśle, po prostu zwolniono, powiedziano, nie, wy jednak musicie iść do domów, rodzić dzieci, tak, i to jest, bo to jest interes narodowy, czyli państwo formalnie nazywało się ciągle tam komunistycznym, że reprezentowało robotników i tak dalej, ale jednak interes narodowy był uważniejszy, tak? Tak, o tym też pisze Małgorzata Fidelis w swojej książce Kobiety i PRL, w dwóch książkach, i to rzeczywiście my żyjemy tym mitem kobiety na traktory. To był bardzo krótki okres, po którym mężczyźni nagle zorientowali się, że te hutniczki i górniczki zarabiają tyle samo pieniędzy, czy dużo, bo to były przecież zawody dotowane, i stały się, dzięki temu zyskały jakąś realną władzę, także ekonomiczną, więc bardzo szybko postanowiono, że kobiety takiej władzy mieć nie będą. No dobra, ale wróćmy do Irlandii właśnie, chyba że jeszcze masz coś pięknik do dodania. Nie, właśnie chciałem iść dalej, bo to jak przed chwilą powiedziałeś, że u nas się to troszeczkę ucywilizowało, jeśli chodzi tam o opiekę, znaczy o to takie partnerstwo bardziej w związku i tak dalej, przez nasze zbliżenie do Zachodu w sumie. No i tutaj teraz kolejne pytanie, na tym samym Zachodzie była sobie ta Irlandia, która po prostu tam od partnerstwa i od wszystkiego było bardzo daleko. My mamy takie wyobrażenie właśnie, że to my jesteśmy tym przedmurzem, że to my zatrzymaliśmy te hordy ze wschodu, i wyobraźcie sobie, że Irlandia ma też takie samo wyobrażenie, że oni byli tym bastionem katolicyzmu w Europie, że oni od czasów świętego Patryka, że oni wysyłali misjonarzy do tej Europy, że oni utrzymują tą chrześcijańską, a potem katolicką Europę i te wartości. Mamy bardzo wiele wspólnego w takim myśleniu z Irlandią. Irlandia wbrew pozorom nie leży w sercu Europy, tylko gdzieś też na jakichś obrzeżach i też jest małym krajem, znacznie mniejszym niż Polska, ale to, co jest najważniejsze, też była pod zaborami. Dłużej niż my, pod zaborem brytyjskim, mówi się, że nawet 800 lat. I w związku z tym, podobnie jak u nas, Brytyjczycy byli przecież protestantami, ten katolicyzm pozwolił temu narodowi irlandzkiemu przetrwać. Tak się uważa, że ten kościół, tak samo jak nas, przeprowadził przez lata niewoli. Od razu wtrącę, aczkolwiek jak wiemy, w Polsce to różnie było w trakcie zaborów, bo kościół... Mamy takie wyobrażenie. Tak, takie mamy wyobrażenie, bo kościół tak naprawdę wielokrotnie wstrzymywał wszelkie ruchy takie niepodległościowe w czasie zaborów. Mówił, że nie, ponieważ władza jednego kajzera, drugiego kajzera i cara jest nadana przez Boga, więc to jest ta dobra władza i wprawdzie oni są innych wyznań, przynajmniej dwaj z tych trzech, ale to nie szkodzi, bo ich władza pochodzi z góry i wy macie być posłuszni, bo taki jest porządek. Dokładnie tak mówiono. Tak, kościół nie... Wszelkie tendencje rewolucyjne, on nadaje się do utrzymywania porządku społecznego, bo on nie chce żadnych rewolucji. Tak samo było w Irlandii, o czym też się nie mówi, bo kościół był wykorzystany przez Brytyjczyków do takiego
ucywilizowania Irlandczyków, mimo iż Irlandczyków było, jakby byli mniejszością w takim sensie, że nie mieli, że Brytyjczycy zorganizowali to tak, że Irlandczycy nie mieli ziemi, nie mieli dostępu do wielu stanowisk, nie mogli być posłami, musieli się wyrzec swojej wiary i ten katolicyzm rzeczywiście był tam prześladowany, no to w pewnym momencie zorientowali się, że to jednak nie przynosi rezultatów, więc oni muszą z tym kościołem zawrzeć jakiś pakt i wykorzystali go do tak zwanego cywilizowania Irlandczyków poprzez edukację i sączyli takie treści, które były właśnie związane z utrzymaniem jednak porządku społecznego i nie robieniem rewolucji, ale o tym też się nie mówi w Irlandii, no bo wiadomo, że zwyciężała ta narracja o kościele, który pomógł utworzyć państwo irlandzkie, tak jak o kościele, który pomógł utworzyć państwo polskie, a już po 89 roku w Polsce, no to już zupełnie pomógł, no przecież to on obalił komunizm, niemalże. Mimo, że nigdy w Polsce nie zbudowano tylu kościołów w latach 80. i spotkałem się z opinią, i to nie byle kogo, tylko Briana Portera Schutza, amerykańskiego historyka zajmującego się Polską, który napisał, że kościół w Polsce nigdy nie był tak potężny jak pod koniec lat 80., tuż przed upadkiem PRL-u właśnie. Nigdy nie było tylu wiernych, tylu pieniędzy, tylu parafii, tylu nowo budowanych kościołów i takiego realnego wpływu na społeczeństwo jak wtedy. To dodajmy do tego jeszcze ten taki drobny szczegół, że przecież pod koniec lat 80. jedna z takich pierwszych decyzji, na którą Kościół miał bardzo duży wpływ, było powołanie komisji majątkowej, której wcale nie powołano już za rząd nowych rządów, tych nowych odrodzonych Rzeczypospolitej, tylko jeszcze rząd Rakowskiego to powołał. Ona była niekonstytucyjna i tak dalej, bo nie można się było od tego odwołać. To znaczy, że oni mieli bardzo duże wpływy, a to znaczy, że no musieli się dogadywać. Ale jak się kiedyś, jeszcze w czasach, w których mnie nie poblokowali na Twitterze skrajni prawicowcy, jak podnosiłem ten temat, to oczywiście to jakoś taki downplay był, że nie, jakoś to tłumaczyli, że to był wynik jakichś tam tajnych rozmów, które miały coś innego na celu, ale to było wszystko tak strasznie rozwadnione. Natomiast no oni musieli być dogadani przecież, skoro coś takiego powołali. Także no przeprowadzali nas właśnie przez tą komunę, ale nie stracili na tym niczego. I też przecież, jeśli chodzi o prawa kobiet, tutaj komuniści byli z kościołem patriarchalnie bardzo zgodni. Michalina Wisłocka była cenzurowana przez obydwu, i przez notabli, i przez biskupów, a tuż przed 4 czerwca biskupi już dogadywali się z komunistami w sprawie ograniczenia prawa do aborcji, no również po to, żeby no jakby nie dopuścić tak naprawdę do przykryć czymś te nastroje rewolucyjne, które były, skupić na innych sprawach, no a przy okazji być może przeforsować to, na co od dawna mieli ochotę i co właśnie PiS im teraz zapewnił, czyli całkowite ograniczenie prawa do aborcji. I to też właśnie pod sam koniec, tak jak mówisz o tych biskupach, którzy tam już mieli realny wpływ na wiele rzeczy, to też właśnie Osta można było przeczytać, jak w związku zawodowym Solidarność działo się tak, że w momencie, w którym się właśnie ten związek powinien zajmować no pomocą robotnikom, bo oni mieli wtedy w trakcie transformacji mieli więcej problemów, to zajmowano się głównie takimi tematami jak aborcja. On był strasznie zdziwiony, jak pojechał na jakiś zjazd i tam gadali właśnie o tym. I jeszcze dodał, że oczywiście tych solidarnościowców, którzy chcieli zajmować się pomocą robotników, to albo wywalano, albo nikt ich nie słuchał. I to też no, samo się nie zrobiło, przecież Kościół miał gigantyczny wpływ na to, co się działo w Solidarności. Ten sojusz państwa z Kościołem w Polsce może nie tak widoczny, ale jednocześnie, tak jak rozmawiamy, realny. No w Irlandii był bardzo widoczny. Wieczny premier i prezydent De Valera, ojciec narodu, całował w pierścień arcybiskupa McQuaida, który był drugim ojcem narodu, też wiecznym, do lat 70. oboje rządzili Irlandią. Rządzili dlatego, że arcybiskup miał wpływ na konstytucję, to właśnie on też chciał takiego zapisu o roli kobiet, o którym rozmawialiśmy, że miejsce kobiety jest właśnie w domu. A także w pomniejszych sprawach, na przykład kwestia tamponów. W latach 40., kiedy tampony dotarły do Irlandii, w czasach wojennych były pożądanym dobrem, no to jak tylko biskupi zorientowali się, że zaczynają być sprzedawane w irlandzkich aptekach, no to natychmiast napisali pismo do ministra, że absolutnie nie można dopuścić, żeby urządzenia tego typu, które można sobie wkładać, kobieta może włożyć do wewnątrz i być może odczuć jeszcze symulację jakąś seksualną, mogły być w ogóle dostępne w Irlandii. No tak sobie to biskupi wyobrażali. I minister od razu zakazał sprzedaży tamponów. No dobrze, ale to jakby pójdźmy trochę bardziej chronologicznie, bo ja wiem, że będziemy tutaj do Polski wracali, bo tak jak mówisz, ta Irlandia jest takim zwierciadłem dla nas. Czyli tak, mamy setki lat dominacji, okupacji angielskiej, brytyjskiej, protestanckiej, no i Kościół w Irlandii, Kościół katolicki pozycjonuje się jako ten obrońca tożsamości narodowej, podobnie jak u nas.
Okej, okay. I przychodzi pierwsza wojna światowa, Brytyjczycy tam pod tym Verdun w tej Francji, Belgii się tam mordują z Niemcami, trochę nie mają siły tej kolonii, no była de facto chyba kolonia, chyba możemy tak powiedzieć, prawda? Utrzymywać, okupować dalej. No i Irlandczykom udaje się wywalczyć niepodległość, stają się niepodległym krajem, a przynajmniej większość tej wyspy staje się niepodległym krajem, no bo ten północny kawałek zostaje do dziś w Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie stuprocentowo niepodległym, ale ogłaszają rzeczywiście wolne państwo irlandzkie w 1922 roku. Tak, czyli to powiedzmy mniej więcej wtedy co Polska, prawda? Tak. To ten sam timeline mniej więcej. Tam doszło do wojny domowej, do próby stłumienia tego i tak dalej, ale dobra, ogłaszają to niepodległe państwo i rzeczywiście ono po części jeszcze było zależne od Londynu, ale już zostawmy to. Jak doszło do tego, że ten kraj został praktycznie natychmiast i na dekady tak jednoznacznie katolicki i podporządkowany Kościołowi? Czy naprawdę to jakby wystarczyło tylko to, że Kościół narracyjnie wygrał opowieść, że to on tak utrzymał tą tożsamość narodową przez te setki lat angielskiej dominacji, czy coś innego tam jeszcze było? Kościół był dobrze osadzony, tak jak już wspomnieliśmy, też przez Brytyjczyków w tej edukacji, miał sieć szkół. Zresztą w ogóle zakony w całej Europie prowadziły szkoły i kształciły młodzież. Kościół miał szpitale. Kościół wreszcie miał różne instytucje pomocy społecznej. Zakony były bardzo silne w Irlandii, miały dużo ziemi, dużo budynków, dużo ludzi. Irlandia była biednym krajem, w związku z czym jeśli wyobrazimy sobie, że jest ileś dzieci w rodzinie, no to wiadomo było, że jedno, dwoje, troje pójdzie na księdza, na zakonnicę, na zakonnika. Po prostu chociażby z ekonomicznej potrzeby, chociaż Kościół nigdy nie chciał tak tego ujmować. Dlatego też Irlandczycy mieli w ogóle najwięcej misjonarzy i misjonarek na całym świecie, mimo iż wtedy było to powiedzmy około 3-3,5 miliona osób na wyspie. I państwo było biedne, Brytyjczycy odeszli, zostawili pustą kasę, nie było na nic pieniędzy. W związku z czym bez pomocy Kościoła, który powiedział, no to my będziemy kształcić, my będziemy leczyć, my będziemy pomagać. No i państwo przyjęło tą ofertę z ulgą, bo nie byłoby w stanie zapewnić tego swoim obywatelom i obywatelkom. I rzeczywiście, to jest znowuż ta dwoistość, rzeczywiście Kościół to robił przez lata. Kształcił, leczył, pomagał. Miał też swoją ciemną stronę, której stosował przemoc i tych instytucje kościelne zamieniały się w więzienia, czy na przykład, tak jak czytelnicy mojej książki mówią, w obozy koncentracyjne dla dzieci, jeśli chodzi o szkoły przemysłowe. Ale nie można odebrać tego, że również zrobił wiele dobrego, że on również zbudował tę Irlandię. I na tym polega to całe pęknięcie, napięcie i ta cała dyskusja, jak podejść do tej przeszłości, jak ją oceniać, jak patrzeć na Kościół. To powiedz, jak bardzo źle było, jakby co się działo, czym były szkoły przemysłowe, czym były te pralnie Magdalenek, wszystkie te instytucje kościelne, co tam się działo, bo no ja to mniej więcej wiedziałem przed przeczytaniem twojej książki, bo o tym jednak się w Polsce czasem mówi i jakoś to się tam w mediach pojawiało, no ale jednak niektóre opisy no, przywodziły na myśl obozy koncentracyjne i rzeczywiście jednak nie wyobrażałem sobie, że można aż takie rzeczy robić dzieciom, a okazywało się, że nie tylko to robiono, ale wszyscy o tym wiedzieli i że jeszcze po latach, tam dekady później mało kto miał sobie coś do zarzucenia. Należy pamiętać, że to co robiono dzieciom było pokłosiem stosunku do kobiet, dlatego że no, jeśli mamy państwo, które zakłada i to w konstytucji zakłada, że rodzina jest, że państwo jest oparte na rodzinie, a rodzina jest oparta na małżeństwie. Nie ma antykoncepcji, nie ma aborcji i w związku z tym nie ma rozwodów. Rozwody też są zakazane konstytucją. W związku z tym największą hańbą, największym przestępstwem w jakimś sensie, największym grzechem jest nieślubna ciąża. I ta kobieta staje się, kobieta zawsze była winna, kobieta zawsze była upadła, nie mężczyzna, który przyczynił się do tej ciąży, bez względu na to, czy to była miłość, czy to był gwałt, czy to było kazirodztwo. To kobieta była winna i ona musiała zniknąć, no bo to jej rósł brzuch, a mężczyzna mógł się wyprzeć tego dziecka. A nawet jak nie chciał się wyprzeć i chciał, mówił, no to weźmy ślub, to Irlandia miała takie ustawodawstwo, w którym nieślubne dziecko, czyli dziecko poczęte przed zawarciem ślubu, nawet jeśli para potem zawarła ślub, nie miało właściwie żadnych praw. W związku z czym nikomu nie zależało na tym, żeby to małżeństwo doszło do skutku, ani rodzinie, ani księżom. I stworzono szereg instytucji, żeby izolować najpierw grzesznice, a potem dzieci grzesznic. Czyli grzesznice trafiały do domów matki i dziecka, gdzie doczekiwały porodu, zresztą ciężko pracując na swoje utrzymanie.
Następnie dziecko było im odbierane. To była oczywiście prowadzona instytucja przez zakonnice. Chociaż to nie zakonnice podjęły decyzję, żeby ją prowadzić, tylko politycy. Dziecko było odbierane i kierowane do adopcji albo do szkoły przemysłowej. Kobieta mogła je zatrzymać tylko pod warunkiem, że była w stanie je utrzymać. A nie była w stanie go utrzymać, bo pracy dla kobiet nie było. Ewentualnie mogła iść na służbę do bogatszej rodziny, ale bez dzieci. A rodzina absolutnie nie chciała ich wspierać. Rodzina odstawiała ją pod drzwi domu matki dziecka. Zresztą ja opowiadam tę historię. Książka nie jest historyczna. Moja książka jest opowieścią ludzi. Jedną z moich bohaterek jest Sheila, która właśnie trafiła do takiego domu matki dziecka, odstawiona przez rodzinę. No i ona opowiada mi, ona tam zresztą została zgwałcona przez księdza, w związku z czym księża też traktowali te grzesznice po prostu w taki sposób, że też mogą je wykorzystywać seksualnie. O porodzie opowiada tak, że to była rzeźnia, że zakonnice nie dawały nikomu grzesznicom środków przeciwbólowych, tylko wręcz przeciwnie, krzyczały na nie, że będziesz cierpiała za to, że rozłożyłaś nogi 9 miesięcy temu. Masz rodzić w bólach. Te dziewczyny musiały rodzić w domach matki i dziecka, nawet jeśli obok był szpital, dlatego że kobiety w szpitalach i lekarze w szpitalach nie chcieli mieć z nimi do czynienia. W związku z czym zakonnice też podejmowały się odbierania tych porodów, tylko jak były komplikacje, to był lekarz wzywany. Szyto na żywca, no bo żadnych środków przeciwbólowych i wszystkie, też czytam potem raport i właściwie wszystkie kobiety, które trafiły do domów matki i dziecka, opisują moment porodu jako coś najgorszego, zresztą tym były też straszone i nie miały żadnej edukacji, nie wiedziały, co to znaczy, że odchodzą wody. Wstydziły się tego, jak odchodzą wody, zaczynały ścierać to, sprzątać po sobie. Sam pobyt w domu matki dziecka był traumatyczny, a potem odebranie dziecka. Czasem nie można go było w ogóle dotknąć, nie można było się z nim pożegnać. Sheila nie mogła w ogóle wziąć na ręce swojego dziecka, mogła tylko patrzeć. No i potem cały dramat tych matek, którym odebrano dzieci, które po latach, po 40-50 latach wciąż szukały, czy zaczynały szukać, no bo to była, wiadomo było, że jeśli dziecko szło do adopcji, no to nie wiadomo gdzie, część trafiała do Stanów Zjednoczonych. Sheila udało się znaleźć swojego syna po 40 czy 50 latach, ale też potem przez lata walczyła o prawa innych osób, po to, żeby mogły mieć wgląd do akt, dlatego że i Kościół, i państwo utrudniały tym matkom, czy dzieciom, które szukały swoich matek, wglądu do akt. Jest taki film Tajemnica Filomeny, który zresztą świetnie o tym opowiada, więc polecam też każdemu. Pamiętam, że jak poznałam Sheilę, no to ona opowiadała mi, jak sama jedna stoi pod parlamentem, dzień w dzień, czy pada, czy nie pada, w Irlandii często pada, dopominając się o te prawa matek. Dlatego, że w Irlandii łatwiej było uznać prawa dzieci do wglądu do akt, ale matek nie chciały uznać, chociaż to matki poniosły najwyższą chyba cenę odebrania dziecka. Często też państwo mówiło, to nie jest nasza sprawa, to rodziny was tam odwoziły, zakonnice wam tylko pomagały. I po części jest to prawda, że rodziny odstawiały, ale Sheila mówi, moja rodzina była do tego zmuszona. W jakimś sensie była zmuszona, no bo co robił ksiądz? Ksiądz wyczytywał z ambony i potępiał taką kobietę i taką rodzinę. Nawet jeśli wprost nie mówił nazwiska, to była nawet instrukcja, którą biskupi przygotowali, że oczywiście w takim wypadku należy tę kobietę potępić. No to była największa hańba w społeczności przecież kilkadziesiąt lat temu. No więc tak wyglądały domy matki i dziecka. Z kolei o szkołach przemysłowych opowiada Bernadette. Bernadette miała 7 lat, kiedy trafiła do szkoły przemysłowej. To był taki rodzaj sierocińca, który zapewniał edukację. Szkoła przemysłowa, nazwa od tego pochodzi, że miała dawać jakiś prosty zawód, dzięki któremu dzieci mogły się utrzymać. Z dobrych intencji w XIX wieku powstały w całej Europie takie placówki, ale jakoś Europa na samym początku XX wieku zaczęła od nich odchodzić, a Irlandia uznała, że to jest właśnie miejsce, gdzie dzieci będą się wychowywać. Takie szkoły przemysłowe dla dziewcząt były prowadzone przez zakonnice, a dla chłopców przez zakonników, przez zakony męskie. No, dlaczego Bernadette tam trafia? No bo jest tak, że okazuje się w pewnym momencie, że jej ojciec ma dwie rodziny. Ślubną i nieślubną. Chociaż Bernadette myśli, że to jest jedna i jedyna ta jej rodzina, zwłaszcza, że już ma rodzeństwo, jest starsze od niej, ten ojciec jest już kilkanaście lat z matką, ale w pewnym momencie postanawia odejść, wrócić do swojej ślubnej rodziny. I matka zostaje sama z czwórką dzieci, bez środków do życia. W takiej sytuacji państwo nie daje żadnych zasiłków samotnym matkom, bo uważa, że to jest samotne macierzyństwo jest czymś niemoralnym i nagannym, tylko odbiera te dzieci i kieruje do szkoły przemysłowej, która okazuje się piekłem. Zakonnice stosują przemoc, zmuszają dzieci do pracy codziennie, muszą wyplatać różańce, kiedy
z drutu i paciorków, kiedy nawet przełożonej zrobienie jednego różańca zajmuje, nie wiem, pół dnia, to dzieci muszą takich różańców wykonać 10 w ciągu jednego popołudnia. Jeśli nie wykonają, to siedzą do tej godziny, do nocy, aż je zrobią. Jeśli się pomylą, to nadal muszą poprawiać. Nie ma żadnego zmiłuj. A za wszystkie przewinienia po całym dniu muszą przyjść pod pokój siostry przełożonej, która ma kij podobny do kija bejsbolowego, to po prostu tłucze te dzieci. I to jest opowieść Bernadette, która nie różni się wiele od opowieści innych wychowanków, którzy po latach zdecydowali się opowiedzieć swoje historie. Różni się może w jednym zakresie, w takim, że właściwie wszyscy chłopcy, którzy przeszli przez szkoły przemysłowe, byli molestowani seksualnie przez zakonników. Komisja Ryana, która opracowała raport na temat szkół przemysłowych, stwierdziła, że właściwie w każdej szkole dla chłopców był przynajmniej jeden sprawca przez cały okres jej trwania, który pozostawał przez kilkanaście lat niewykryty. No to są takie dwie główne instytucje. Jeszcze większym skandalem w Irlandii było to, kiedy ujawniono to, że państwo finansowało szkoły przemysłowe, że państwo wysyłało tam te dzieci, to sądy kierowały dzieci przecież. Więc państwo było współodpowiedzialne za to, co się działo. Jedyną instytucją, której państwo może nie maczało, czy nie współfinansowało, bo domy matki i dziecka też współfinansowało, były pralnie Magdalenek. Też był film na ten temat. To były takie miejsca, które w XIX wieku powstały z dobrych intencji, założone przez zakony, kiedy kobietom państwo w żaden sposób nie pomagało, były tylko przytułki, które były w ogóle obozami pracy. I kobiety, które nie miały środków do życia albo znalazły się na ulicy i zarabiały prostytucją, mogły przyjść do takiego domu prowadzonego przez zakonnicę i w zamian za swoją pracę w pralni mogły tam pozostać, otrzymać wyżywienie. I też to pranie miało symbolicznie zmywać ten grzech, ten seksualny grzech, którego się dopuściły, ten nierząd. Ale nie były to więzienia. Kobiety mogły tam wejść i stamtąd wyjść, kiedy chciały. Natomiast w Irlandii pralnie Magdalenek stały się więzieniami. Również kierowały tam sądy, ale właściwie w tym cyklu instytucji kościelnych sama zakonnica mogła wziąć dziewczynkę ze szkoły przemysłowej i przekierować ją do pralni Magdalenek. Dlaczego? Bo na przykład ta dziewczynka wydawała się na tyle piękna i na tyle krnąbrna, że na pewno chłopcy czy mężczyźni by się nią zainteresowali. Zdarzało się, że rodziny w ogóle przyprowadzały dziewczynki do pralni Magdalenek właśnie po to, żeby je odseparować i żeby nie przypadkiem nie zwiodły mężczyzn na pokuszenie. Wtedy znikały na ileś lat w tych pralniach. Najgorszą rzeczą w pralniach było to, że nie można z nich było dobrowolnie wyjść. Trzeba było się domagać wypuszczenia. No jak jeśli wyrok sądowy się kończył, to siostry nigdy nie przypominały tej kobiecie, że może opuścić pralnię. I dlaczego to tak długo trwało? Bo ostatnio pralnię zamknięto w 1996 roku. A do pralni wysyłało pranie i Pałac Prezydencki, i hotele, i wszystkie jakieś firmy ważne w Irlandii, i ministerstwa. W związku z czym właściwie wszyscy korzystali z tej nieodpłatnej, niewolniczej pracy kobiet. A dlaczego to tak długo trwało? No bo wszystkie ofiary, które ci ocaleni, którzy przeszli przez te instytucje, milczeli. Milczeli dlatego, że społeczeństwo nie chciało ich słuchać. Skoro tam się znaleźli, uważało społeczeństwo, to znaczy byli temu winni. Kobiety, wiadomo, grzesznice, a dzieci owoc tego grzechu. W związku z tym musiały przejść przynajmniej przez czyściec, jeśli nie przez piekło. Bo jest taka kwestia, no bo to trwało, wiadomo, społeczeństwo tamtych poddawało tych ludzi ostracyzmowi, nikt nie chciał ich słuchać, ale jak możemy przeczytać w książce, były dokumenty, były kontrolowane te wszystkie podmioty. No one były tak kontrolowane trochę na odwal się i bardzo rzadko, ale nawet z tych kontroli wynikało, że tam jest po prostu, no to czy nazwiemy dzisiaj jakąś skrajną patologią. W tych dokumentach to jest, bo tam jest też, że to one tam cudem ocalały te dokumenty, że prawdopodobnie nikt nie pomyślał o tym, żeby je zniszczyć. I dzięki temu przecież udało się to wszystko jakoś, może nie tyle opowiedzieć, co wyciągnąć z tego jakieś wnioski, bo przecież tam też napisali, że ci ludzie wiedzieli o tym, że jeżeli to się będzie opierało tylko, to się będzie działo na opowieściach tych, którzy tego doświadczyli, to ich nikt im nie uwierzy w to, bo będzie to podważane. Ale były dokumenty. No i właśnie moje pytanie jest takie, skoro były te dokumenty, to państwo przynajmniej czy jakieś tam ministerstwa zdawały sobie sprawę z tego, co się tam dzieje. No i czy w ogóle jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czemu nikt z tym nic nie robił, czemu te dokumenty były gdzieś tam kładzione i to wszystko się tak działo dalej tak samo? Dokumenty, o których mówisz, dotyczyły przede wszystkim szkół przemysłowych, czyli dzieci. Ponieważ domy matki i dziecka były
Właściwie nawet nie wiem, czy były kontrolowane domy matki i dziecka. No pewnie do pewnego stopnia były kontrolowane, ale właściwie wszyscy się zgadzali, że zakonnice rozwiązują bardzo ważny problem społeczny, bo co innego można by było zrobić z nieślubnymi kobietami. Jeśli chodzi o pranie magdalenek, kontrolowano tylko maszyny. Nie kontrolowano, czy maszyny dobrze działają, no bo był to jakiś rodzaj, w prawie irlandzkim, rodzaj fabryki. No więc przychodził inspektor, kontrolował maszyny. Obsługujące kobiety były niewidoczne. Natomiast rzeczywiście były raporty, które wprost mówiły, że dzieci są strasznie traktowane. W raportach pisano, że krowy jedzą lepiej niż te dzieci tutaj, bo dzieci jeszcze były głodzone. Były bite, głodzone, obrażane, w takim sensie, że cały czas wypominano im, kim są ich matki, kim są ich ojcowie. I że to, co jest też ważne, to że był taki pomysł, że jeśli dziecko trafia do instytucji, to rodzina nie może właściwie go stamtąd zabrać. Ono musi pozostać przynajmniej do 16 roku życia w tej instytucji. Tak jak było z Bernadette. Bernadette od tego 7 roku życia musiała pozostać do 16. I dopiero wtedy mogła wyjść. I nawet warunki były tak straszne, nawet jeśli troszeczkę się poprawiły, jak już miała 15 lat, że postanowiła nie kończyć szkoły, tylko po prostu odejść. No już zacząć sobie radzić sama. No odpowiedź jest jedna. Kościół był tak potężny, że no, nikt nie śmiał podnieść tego. Bo, zresztą no, państwo zgadzało się na takie rozwiązanie, że były szkoły przemysłowe. I to, co ważne, w Irlandii, tak jak i w Wielkiej Brytanii, były dopuszczane kary cielesne, zgodnie z regulaminem. Dlatego uważano, no, że jeśli dziecko ma jakiś siniak, no to pewnie zasłużyło. Nikt nie znał skali tej ogromnej przemocy i tym, że to były właściwie tortury, które te dzieci musiały przejść. Nie podnoszono tej sprawy, ukrywano to, no ponieważ no, Kościół współrządził państwem. Dopiero w latach 70., kiedy no, de Valera umarł i McQuaid umarł, czyli dwaj ojcowie, zaczęła się zmieniać też w Irlandii, doszły jakieś prądy, był Sobór Watykański, to Kościół też zaczął się zmieniać, była taka rewolucja przecież seksualna na Zachodzie, to wreszcie jakieś prądy doszły do Irlandii. Powstał też niezależny raport na temat szkół przemysłowych i trochę się zmieniło, to znaczy nakazano, żeby nie były takie wielkie dormitoria, gdzie setka dzieci śpi, tylko mniejsze sypialnie. Nakazano, żeby do dzieci nie zwracać się numerami, tylko ich imionami, tak? Więc pewne rzeczy po tych latach 70. się zmieniły, to już nie był taki reżim, ale no, te szkoły przemysłowe no, w tej wersji też przetrwały do lat przynajmniej 90. To do tego jeszcze chronologicznie dojdziemy. Ja jeszcze chciałem tylko, wstrząsające oczywiście, co mówisz, ale tak zrobić taki recap z punktu widzenia moralności, etyki i winy. Czyli sytuacja była taka, że kobieta nie mogła się zabezpieczyć przed ciążą w żaden sposób, bo antykoncepcji nie było po prostu w ogóle. Tak? Nawet nie chodzi o tabletki, które wtedy były dość nowym wynalazkiem, no tam gdzieś od lat 60., prawda? Ale prezerwatywy już wtedy były stare, nie wolno było. Nie, Kościół potępiał prezerwatywy od lat 20. co najmniej. Tak, wiem. No więc oczywiście taka kobieta w żaden sposób nie mogła się zabezpieczyć. Teraz, niezależnie od tego, czy miała... Aha, nie było edukacji seksualnej, więc zakładam, że naprawdę większość ludzi mogła... Nie autentycznie... było. Kobiety nie wiedziały, jak się zachodzi w ciąży. Dokładnie. Nie wiedzieć, skąd się dzieci biorą, tak? Jakby nie widzieć nawet związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy seksem, a potem tym, że się dzieci pojawiają. No dobra, czyli taka kobieta nie wiedziała, a nawet jeżeli wiedziała, to nie miała jak się zabezpieczyć. Więc teraz, czy była młoda i powiedzmy lekkomyślna, w cudzysłowie teraz pokazałem, i miała romans, jednodniową nawet przygodę, czy została zgwałcona także przez członka rodziny, na przykład, jakiegoś wujka? I to się zdarzało dosyć często. Co się zdarzało często? To teraz taka kobieta, tudzież młoda dziewczyna, która niczemu nie zawiniła, co najwyżej lekkomyślnością, to jest maks, co można tutaj powiedzieć, tak? Ale no, gdy była zgwałcona, przecież absolutnie niczemu nie zawiniła. Była traktowana, jakby była no, takim zbrodniarzem. I ona trafiała do jednego więzienia, gdzie w fatalnych warunkach rodziła dziecko. Tam jeszcze zapomniałaś chyba dodać, że tam warunki sanitarne. To nie były sale porodowe, to były cele więzienne. Tak, warunki sanitarne też były bardzo słabe. To były cele więzienne de facto, że tamte dzieci często umierały i te kobiety w połogu też często umierały. No ale dobra, trafiała taka młoda kobieta do tego domu matki i dziecka, gdzie w fatalnych warunkach, będąc ciągle poniżaną, rodziła to dziecko. Jeżeli to dziecko nawet przeżyło, to jej je odbierano. To dziecko trafiało
do adopcji, jak wiemy, za pieniądze też, na przykład do Stanów Zjednoczonych, a ona, jeżeli na przykład miała, nie wiem, 15-16 lat, trafiała właśnie do tej szkoły przemysłowej, gdzie też była bita, torturowana, poniżana na różne sposoby. A jeśli to było drugie dziecko, czyli była tak zwaną recydywistką, tak, czyli nie można jej było już uratować, bo nie była pierworódką, no to do pralni Magdalenek. To do pralni Magdalenek, czyli krótko mówiąc, osoba, która niczemu nie zawiniła, trafiała do więzienia. Po prostu, nazwijmy to po imieniu, tak? Do więzienia bardzo represyjnego z elementami przemocy. Ja jestem ateistą od kiedy pamiętam, więc może ja czegoś nie rozumiem, ale wydawało mi się zawsze, że jakby chrześcijaństwo, wszystkie odłamy chrześcijaństwa dość duży nacisk kładą na winę, na odkupienie winy i tak dalej. No właśnie to było podczas odkupienie gdy... winy. No ja wiem, no ale przecież tak na wiesz, jakby na czystą logikę, jeżeli kto, facet gwałci kobietę, to jakby gdzie jest jej wina w tym? Ja wiem, że oczywiście wedle takiej ultrakatolickiej, ultrakonserwatywnej narracji to ona go jakoś uwiodła, prawda? Ale no, jakby okej, okay, no, to był jednak już XX wiek, mieliśmy nowoczesne prawodawstwo, mieliśmy takie oświeceniowe podejście mówiące, że no nie możesz karać kogoś za czyny, których nie popełnił. Nie możesz karać osoby A za grzech, który... czyn przestępczy, którego dopuściła się osoba B. A tutaj facet gwałcił kobietę i to ona była karana, a on mógł w tym czasie mieć dalej swoją żonę i dzieci, a potem co jakiś czas sobie gwałcić inne kobiety albo mieć z nimi romanse, płodzić z nimi dziećmi i one trafiały do więzień, a jemu się nic z tej okazji nie działo. Zakłada się również, że taki gwałciciel upadł, mógł pójść do spowiedzi, wyznać swój grzech i było mu odpuszczone. Ale nikt nie wiedział, że to on, bo mógł się wyprzeć, bo nie było jeszcze testów genetycznych. On mógł po prostu powiedzieć, to nie ja. Ona kłamie. Ona kłamie, bo chce rozbić moją rodzinę. Logika tutaj jest taka. W książce o dzieciach księży przytaczam historię Janusza, no, który jest dzieckiem księdza, ale to nie o tym ta historia. Jest też gejem i emigruje do Kanady i żyje od lat w związku małżeńskim ze swoim partnerem długoletnim. Przyjeżdża do niego kolega z Polski, ksiądz już teraz, i opowiada, no wiesz, jak my jedziemy do Rzymu, to zatrzymujemy się u zakonnic, one nam upiorą wszystko, jedzenie podstawią, my wieczorem idziemy na imprezę, tam uprawiamy do klubu gejskiego, tam uprawiamy seks, a rano idziemy się wyspowiadać. Ksiądz nam odpuszcza wszystkie grzechy. No i ten Janusz pyta się, no ale jak to możliwe, że ty uważasz, że ja żyję w grzechu ze swoim partnerem, w tym moim związku małżeńskim, a ty prowadzisz taki tryb życia i uważasz, że ty jesteś bez grzechu. No on mówi, no tak, no przecież ja tylko upadam, ksiądz mi odpuszcza i ja już jestem oczyszczony, a ty wciąż w grzechu żyjesz cały czas. I to jest ta logika kościoła. To nie wystarczy, że ten gej też się będzie, ten, który żyje w związku, też się będzie raz w miesiącu wyspowiadał i tyle. Ale tam chodzi o to, że jest przyrzeczenie poprawy, że wypierasz się tego, że już nie będziesz grzeszył przecież. Ja tu rzucę taką ciekawostkę z tym przyrzeczeniem poprawy. Kiedyś, już nie pamiętam w jakim gdzie to było, gdzie to słyszałem, ale jakiś duchowny się wypowiadał, bo było właśnie pytanie, no co z tym, że jak ktoś wie, że będzie dalej grzeszył, a się wyspowiada, więc była taka interpretacja, że okej, okay, może tak będzie, że on będzie grzeszył dalej, ale w momencie, w którym się spowiada, on obiecuje i on to i tak wewnętrznie czuje, że tym razem się już uda i dlatego jest mu odpuszczane i tak można cały czas. Ale z kolei wracamy tutaj do tego, że księżom wolno, a gejom nie wolno, to jest to samo, przecież oni też mogliby się, chyba że to jest założenie takie, że nie są w stanie obiecać poprawy, no my wchodzimy tu już na jakieś takie wysokie poziomy dyskusji, no ale jakoś sobie to oni muszą racjonalizować, skoro jeden robi to, oba to robią to samo, a nawet ten jeden ma jakiś długoletni związek, więc z punktu widzenia kościoła byłoby to lepsze, ale nie, jednak tamten jest lepszy, bo no nie wiadomo dlaczego. No. Nie, bo tutaj oczywiście wiadomo, że to jest takie myślenie, że upadniesz, no to może ci zostać odpuszczone. No, oczywiście idea jest szczytna, no ale potem widzimy, jak ta idea jest w praktyce wykorzystana. I teraz Kościół właściwie o tym mówi Uta Rante Heinemann. Ja też przytaczam jej historię w Dzieciach Księży, ale też napisała swoje książki, które polecam. Profesorka teologii, która włada biegle 11, pierwsza na świecie kobieta, która została profesorką teologii, włada biegle 11 językami, więc mogła przeczytać wszystkie pisma teologów w oryginale i ona śledzi tę myśl teologiczną i właściwie wychodzi, że każdy teolog jest skupiony na seksualności i na seksie i na tej roli kobiety, wymyślają naprawdę czasem niestworzone rzeczy dotyczące tego, dlaczego kobieta zwodzi albo dlaczego kobieta jest gorsza od mężczyzny, na przykład dlatego, że wieją wilgotne południowe wiatry, jak
mówił święty, któryś ze świętych, więc Tomasz, więc naprawdę jest bardzo wiele teorii związanych z tą grzesznością kobiet, ale o co chodzi, że cała teologia się tym zajmuje. Rok po roku, wiek po wieku te pomysły są coraz bardziej opresyjne, coraz gorsze, aż docieramy do XX wieku, gdzie ta kobieta ma naprawdę teologicznie mniejsze prawa niż w średniowieczu nawet. I kolejni papieże coraz bardziej ograniczają jej rolę, jej funkcjonowanie, potępiają antykoncepcję, potępiają aborcję. Aborcja w średniowieczu była dozwolona do któregoś momentu. Teraz nagle okazuje się, że nic nie jest możliwe. I ta kobieta po prostu staje się podporządkowana mężczyźnie. Oczywiście seksualność w ogóle jest grzeszna dla Kościoła. Mężczyzny też i w małżeństwie też. Najlepiej, żeby w ogóle nie uprawiali seksu poza prokreacją. Taka jest myśl teologiczna. Ale ta cała myśl Kościoła jest jeszcze gorsza, dlatego że właściwie każdy akt seksualny niezgodny z nauką Kościoła jest tak samo grzechem. Czyli masturbacja będzie takim samym grzechem jak pedofilia. I stosując tę logikę, no właściwie księża, którzy byli sprawcami czynów pedofilnych, nie czuli się gorzej niż jakby dokonali aktu masturbacji. Mi się wydaje, że nawet w tej książce Katarzyny Wężyk wyczytałem, że wręcz masturbacja była uważana za coś najgorszego, bo marnowała potencjalne życie. Utrata nasienia. Wspomniałeś już później, tak chciałem teraz przejść jakby dekadę dalej, czyli generalnie ten najbardziej opresyjny reżim w Irlandii jest od powstania tego państwa, czyli na początku lat 20. do tam przełomu lat 60. i 70. Generalnie umiera Eamon de Valera, umiera arcybiskup Dublina McQuaid. Oni tam przez wiele, wiele lat we dwóch tak naprawdę utrzymywali ten opresyjny reżim. McQuaid miał specjalny teleskop, którym podglądał przecież pary, które chodziły wokół pałacu biskupiego, czy za bardzo się nie przytulają. On z lupą oglądał wszystkie gazety, czy w reklamach bielizny przypadkiem nie widać zarysów jakichś wzgórka Wenery, jak to określał, a jak tylko zobaczył, to pisał pismo do redaktora naczelnego. W Irlandii też, powiedzmy sobie, była cenzura. O właśnie, zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Wszelkie publikacje i wszelkie filmy dotykające kwestii tak zwanych obyczajowych były zakazane, z filmów po prostu wycinano sceny, a książki no całe trafiały na indeks i w tych wspomnianych latach 70. to chyba już kilka tysięcy, tam 8 tysięcy książek było na indeksie, cała klasyka. Wszystko, co tam można było wrzucić i co traktowało, nie wiem, o zdradzie, poza małżeńskim, no główny temat literatury przecież, o jakichś nieślubnych ciążach, o samotnym macierzyństwie, o pocałunku nawet było usuwane. No i to się zaczęło w latach 60. zmieniać, bo tak, ja tak to zarysuję, a ty powiedz troszkę dokładniej. Czyli był Sobór Watykański II, jak wiemy, można to chyba uczciwie nazwać rewolucją w Kościele. Kościół z takiego skostniałego, starego, powiedzmy bardzo zhierarchizowanego, instytucjonalnego, zaczął się troszeczkę bardziej otwierać, być taki do ludzi, zaczęto odprawiać msze w językach narodowych. Jeszcze mój ojciec załapał się na msze po łacinie w Polsce, z których nikt nic nie rozumiał i wszyscy stali i porównywali sobie ubrania. Zaczął być taki otwarty, ale równolegle, ponieważ pojawiły się tabletki antykoncepcyjne, pigułki, Kościół musiał się jakoś do tego ustosunkować. No i powstała encyklika Humanae Vitae, która była pewnym zaskoczeniem, i szczególnie w świetle tego soboru, który był chwilę wcześniej. Więc jakbyś mogła opisać, co tam dokładnie się stało, jak to wpłynęło na tę sytuację w Irlandii, i bardzo proszę, byś zaznaczyła zdanie odrębne pewnego znanego nam biskupa, który w tym Humanae Vitae się wypowiadał. No rzeczywiście, jak pytałam Irlandczyków, od czego, no po to pojechałam do Irlandii, po to, żeby dowiedzieć się, jak to się stało, że nastąpiła zmiana. No głównie jedna rzecz, no to musiałam zarysować w książce to, jak wyglądało państwo katolickie i dodajmy, że opowiedziałam tutaj mały fragment, bo było tam jeszcze więcej rzeczy, o których warto przeczytać, ale Irlandczycy, z którymi rozmawiałam, którzy pamiętali jeszcze tamte czasy, zawsze mówili, że zmiana nastąpiła właśnie za czasie od encykliki Humanae Vitae, w Polsce już prawie zapomnianej. To była encyklika Pawła VI dotycząca pigułki antykoncepcyjnej, potępiająca antykoncepcję w tym czasie, dlatego że wtedy właśnie pojawiła się pigułka, którą już niektóre katolickie małżeństwa zaczęły stosować. Ponieważ były to czasy soboru, czyli otwartości w myśleniu, wielkiej rewolucji w Kościele, Paweł VI powołał specjalną komisję, która kilka lat obradowała. Komisję złożoną ze świeckich, z księży, z lekarzy, z małżeństw, właśnie z kobiet również, która miała się wypowiedzieć na temat tego, czy Kościół powinien zmienić swoje nauczanie właśnie jeśli chodzi o antykoncepcję. No i komisja jednoznacznie powiedziała tak, Kościół musi zmienić swoje nauczanie i dopuścić antykoncepcję. Po prostu.
No ale wtedy pojawiło się właśnie zdanie odrębne, czyli wśród członków tej komisji była właśnie wpływowa mniejszość. Wśród nich biskup Wojtyła, który przedstawił zdanie odrębne, memoriał z Krakowa, głos biskupów polskich, w którym biskupi w Polsce wypowiadali się, że Kościół nie może ani na jotę odejść od tradycji. Tradycji, no wiemy jakiej, czyli takiej, że ten seks jest grzeszny i w związku z tym można go stosować tylko w celu prokreacji. Więc wszelka antykoncepcja musi być zakazana. I Paweł VI przyjął tą argumentację i tą encyklikę ogłosił. Ona wywołała ogromny bunt na Zachodzie. W Polsce i w Irlandii nie, dlatego że w Irlandii również episkopat z McQuaidem na czele miał podobne zdanie jak polscy biskupi i konferencja prasowa zaczęła się od słów nigdy nie mieliśmy lepszej informacji, więc ten gniew irlandzkich matek czy irlandzkich wiernych był cichy, ale był. Natomiast na Zachodzie był głośny, księża się buntowali, biskupi się buntowali, mówili, że nie tak Kościół powinien nauczać, że Kościół powinien się dostosować do czasów współczesnych. Taka była zresztą myśl soboru, że zakony powinny na przykład czytać znaki współczesności. I w Irlandii zaczęły buntować się kobiety, matki. One uważały, że jak to możliwe, że księża w sutannach będą im dyktować, jak mają żyć. Przecież oni nie mają pojęcia, co to znaczy rodzić 10. dziecko. Oni nie mają pojęcia, co to znaczy, kiedy dziecko umiera. Oni nie mają pojęcia, co to znaczy wyżywić te dzieci, kiedy one są po prostu głodne. I zaczęły inaczej wychowywać swoje córki, inaczej wychowywać swoich synów, co po latach przyniosło zmianę. I tutaj właściwie zaczyna się moja opowieść o bohaterach, którzy opowiadają nam o Irlandii, bo to są wszystko ludzie, którzy zmienili tą Irlandię, bo Irlandię zmieniły jednostki tak naprawdę. To ani politycy tej zmiany nie chcieli, bo politycy nie są rewolucjonistami, ani biskupi tym bardziej. I tą opowieść o Irlandii, po tym świecie katolickim i tym, jak można go było choć trochę rozszczelnić, no to właśnie mamy opowieść Shelley, która była w Domu Matki Dziecka, mamy opowieść Bernadette, która była w szkole przemysłowej, ale mamy też opowieści ludzi, którzy nie byli w żadnych instytucjach, ale nie mogli zamknąć oczu na to, co się dzieje w społeczeństwie. Nie chcieli się na to zgadzać. To jest Alva Smith, która stanęła na czele tych wszystkich referendów, o których mówimy, a wcześniej ona mówi, moje życie to pasmo irlandzkich referendów, które przecież zaczęły się w latach 80. wpisaniem aborcji, zakazu aborcji do konstytucji. I Alva opowiada nam o tym, jaką strategię ułożyła, jak wyglądało jej życie, ale też jaką strategię ułożyła, żeby wygrać w końcu to referendum dopuszczające aborcję. O Irlandii opowiada nam Tom Inglis, profesor socjologii, który napisał taką obrazoburczą książkę Monopol na moralność, bo Kościół miał monopol na moralność i którą moglibyśmy w Polsce czytać też teraz, żeby zobaczyć, w jaki sposób Kościół nami zarządza. A Tom idzie dalej, pisze książki biograficzne, gdzie opisuje to, w jaki sposób w Irlandii nie można było w ogóle mówić o seksie. Opisuje swoje życie seksualne również ze swoją żoną i opowiada, jak to było, jak on musiał zdobywać prezerwatywy, jak narkotyki niemalże, bo były nielegalne w Irlandii, a nawet jak już były zalegalizowane, w takim sensie, że małżeństwa mogły je dostać na receptę od lekarza. Przy okazaniu aktu ślubu. Tylko małżeństwa i tylko na receptę, to jeszcze była klauzula sumienia, więc farmaceuta nie musiał mieć ich na składzie. I no, w związku z tym opisuje, jak upokarzające było chodzenie po aptekach, zdobywanie tych prezerwatyw. Jak pokażające po iluś latach po ślubie jest wciąż stosowanie stosunku przerywanego jedynej metody antykoncepcji, także w Polsce najpopularniejszej. Więc no, tą książką uderza w to największe tabu irlandzkie, czyli seks. No i ja myślę, że w Polsce też to wciąż jest największe tabu i taka książka by nam się też przydała. Bo nie chodzi o to, żeby pisać książkę z kręgów piekła o Tinderze. Chodzi o to, żeby pokazać, jak ten seks funkcjonuje w normalnych małżeństwach, tak? Czy to, co Kościół uważa za normalne. Czyli jak normalni ludzie, normalni katolicy, irlandzcy, małżonkowie musieli sobie radzić z tą sytuacją opresji, przecież już w latach 80., żyjący przecież już w latach 80. i 90. współcześni nam, a jednak wciąż traktowani przez Kościół jako dzieci. Właściwie do tego to się sprowadza, jeśli Kościół dyktuje prawo, że antykoncepcja, że prezerwatywy tylko małżeństwo może zdobyć na receptę. No i też opisuje historię
redemptorysty. Tutaj znowuż wracamy do Humanevite, Tony. Tony jest redemptorystą w Polsce, wiadomo, kto jest redemptorystą, ojciec Rydzyk. I Tony wstępuje do zakonu, i to jest taka też irlandzka rodzina. Dwoje jego braci zostało księżmi, też redemptorystami, a siostra poszła do zakonu. Czwórka dzieci, wszyscy związani z kościołem. Taka była Irlandia lat 50., w której się rodził, czyli bieda. Można było, nie wiem, zostać na wsi i wykopywać torf, czyli irlandzki węgiel, albo można było wyemigrować, albo można było pójść do zakonu. Właściwie niewiele innych scenariuszy było w życiu. On wstępuje na fali soboru, więc myśli, że kościół będzie inny. I rzeczywiście redemptoryści z najbardziej konserwatywnego zakonu zmieniają się w najbardziej otwarty. Do Polski to nie dociera, niestety. I Tony mówi, kiedy spotkaliśmy się z naszymi współbraćmi po 89 roku, zobaczyliśmy, że ich myślenie jest 50 lat wstecz, pół wieku wstecz ich wyobrażenia o świecie, o kościele, o tym, jak ludzie mają żyć. A w Irlandii, to jest ta różnica pomiędzy Polską a Irlandią, ci szeregowi księża, szeregowe zakonnice rzeczywiście zaczęli myśleć inaczej w czasie soboru. I Tony, jako no, redemptoryści byli znani jako taki zakon spowiedników, wszyscy przychodzili na ich wielkie misje parafialne, na rekolekcje i oni rozmawiali z tymi ludźmi, wyjęli tą spowiedź już z konfesjonału, tylko po prostu była to rozmowa i odpuszczali kobietom te grzechy, bo kobiety pytały o to, czy mogą się zabezpieczyć przed ciążą i oni mówili, idź za swoim sumieniem. No, do Polski ta nauka o sumieniu dotarła dużo później, mam wrażenie. To też jest ciekawe, on mówi, kobiety zawsze pytały o antykoncepcję, a mężczyźni zawsze się męczyli z masturbacją. Antykoncepcja ich niespecjalnie interesowała. Więc to też pokazuje, jak Kościół oddziaływał na świadomość, ujmijmy to delikatnie, ludzi. Powiedziałaś tutaj, wymieniłaś szereg tych bohaterów i bohaterek, którzy zaczęli generalnie swoją działalność w latach 70., chyba tak możemy powiedzieć, ale chciałem jeszcze tak troszeczkę się tylko cofnąć, ten mechanizm pokazać, bo co dokładnie sprawiło, że dopiero wtedy takie osoby mogły jakby pojawić się na scenie, tacy jak Mary McAleese, albo późniejsza prezydentka Irlandii, albo Mary Robinson, jej następczyni. Powiedzieliśmy, że tak, Kościół się otworzył w trakcie tego soboru, a chwilę później, mimo opinii przytłaczającej ekspertów, że antykoncepcja powinna być zaakceptowana przez Kościół, papież Paweł VI wydał encyklikę Humane Vitae, gdzie tak naprawdę dostosował ją do głosu biskupów z Polski, czytaj Karola Wojtyły. I przychodzą lata 70. I to Irlandczyków rozwścieczyło, bo antykoncepcja była jednym z tych centralnych problemów, prawda? Tym jakby pierwszym takim krokiem do zniewolenia kobiety. To rozwścieczyło Europejczyków i to znaczy, pęknięcie. Tak. To teraz jest pęknięcie i dlatego ten episkopat niemiecki, czy mówi się o niemieckiej drodze synodalnej, one idą inną drogą, ale to ma swoje korzenie w tym Humane Vitae. A no rozwścieczyło, ale tak po cichu rozwścieczyło, no bo no oficjalnie nikogo nie mogło rozwścieczyć w Irlandii. No właśnie, ale jednak stworzyło to podglebie, na którym mogły się zacząć pojawiać się pierwsi tacy trybuni, takie pierwsze osoby, które zaczęły to kwestionować, ten porządek. I to przed lata 70. tak powolutku się liberalizowało, po czym przyszło, i to jest coś, czego się dowiedziałem dopiero z twojej książki. Mi się wydawało, że to tak sobie tak powoli rosło, że ta Irlandia była takim katolickim, opresyjnym krajem, aż później tak właśnie tak, jakby ktoś mnie spytał 3 lata temu, to bym powiedział, no pewnie gdzieś w latach 70. tak powolutku, tak sobie liniowo rośnie do dzisiaj, jest coraz lepiej. A tu się okazuje, że to sobie tak dekadę rosło, po czym był backlash lat 80., gdzie tak naprawdę pod wieloma względami się cofnięto. Pewne zakazy wpisano do konstytucji, choć wcześniej ich tam nie było. I było to spowodowane wizytą właśnie tego papieża, tego biskupa z Krakowa, który 10 lat wcześniej tym swoim głosem, zdaniem odrębnym, memoriałem z Krakowa, doprowadził tak naprawdę do tego zakazu antykoncepcji, który w ogóle te zmiany zapoczątkował. No powiedz, jak to dokładnie było, czyli jak ten proces liberalizacji, takiego odchodzenia od tego katolickiego państwa się zatrzymał i wręcz cofnął na mniej więcej dekadę. To uproszczenie powiedzieć, że to tylko pielgrzymka Jana Pawła II to sprawiła, to raczej są bardziej skomplikowane kwestie dotyczące tego, jak prawo decyduje o naszym życiu. W momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych udało się uchwalić zmianę prawa dopuszczającego aborcję, oczywiście w Irlandii nikt nie myślał o tym, żeby aborcję dopuścić, tam przecież nawet nie było antykoncepcji, opisuje taką sprawę, kiedy Mary McGee, matka już czwórki dzieci, ściąga na zlecenie lekarza z Wielkiej Brytanii galaretkę antykoncepcyjną po to, żeby zabezpieczyć się przed następną ciążą, której może nie przeżyć.
Lekarz mówi, no może pani nie przeżyć, proszę się zabezpieczyć. I celnicy konfiskują tę galaretkę. Ona odwołuje się do sądu, ma pomoc właśnie prawników i prawniczek. I to też jest taki ważny wątek, tak jak wspomniałeś, Mary Robinson czy Mary McAleese, to były też prawniczki działające na rzecz praw człowieka, które w tych ciemnych latach jednak 70. i 80. nieustraszenie walczyły właśnie o takie bardzo niepopularne prawa, jak antykoncepcja, z tego była znana Mary Robinson, jak nie mówiliśmy o tym, dekryminalizacja homoseksualizmu, bo seks pomiędzy mężczyznami był zakazany, groziło za niego nawet dożywocie. Bo nie służy prokreacji. Tak. To było jeszcze prawo brytyjskie, dawne prawo, Irlandia część praw brytyjskich zaadoptowała właśnie. Wracając do Mary McGee, odbyła się wielka sprawa, czy ona może sobie sprowadzić na własny użytek tą galaretkę antykoncepcyjną, czy nie. No i sąd zajął tam takie okrakiem stanowisko, że przecież jednak w prawie tej antykoncepcji się wprost irlandzkim nie potępia, ale nie można jej ani sprowadzać, ani sprzedawać. W związku z czym nie można jej kupić, ani w żaden sposób wejść w niej posiadanie. Jest potem odwołanie i w końcu po batalii udaje się wygrać tę sprawę. Sprawę prawodawstwo brytyjskie czy irlandzkie opiera się na tych precedensach, no więc Mary McGee udaje się wygrać sprawę, że ona może te środki antykoncepcyjne na własny użytek sprowadzać i wtedy budzą się ruchy prawicowe, takich ortodoksyjnych katolików, ja ich nazywam, którzy stwierdzają, no dobrze, a jeśli ktoś wygra w ten sposób prawo do aborcji, a jeśli takich spraw będzie więcej, a jeśli będzie tak jak w Stanach, nie, my musimy zacząć walczyć. My musimy stworzyć ruch, który wpisze zakaz aborcji do konstytucji. I w 83 odbywa się takie referendum, a pielgrzymka jest w 79 Jana Pawła II i oczywiście pielgrzymka, na którą przychodzą tłumy, przychodzi no, większość narodu irlandzkiego, stawia się na wezwanie papieża, to jest pierwszy papież, który przyjechał do Irlandii, wybrał tę Irlandię, tą zawsze wielką Semper Fidelis wśród dwóch innych krajów, Polski i Meksyku, to były trzy pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II. No i to, co mówi papież, ja przytaczam część słów papieża i przytaczam w ogóle relacje medialne z tamtego okresu. No to myślę, że w tych relacjach medialnych wszyscy, którzy pamiętają polskie pielgrzymki, by się odnaleźli. To znaczy, to jest uwielbienie, to są kilometrowe kolejki do toalet, to jest wchodzenie na drzewo, żeby tego papieża zobaczyć, to jest mówienie o uniesieniu najważniejszej chwili. Nawet ludzie, którzy dzisiaj mówią zupełnie inaczej o Wojtyle, no jednak jak pamiętają tamte emocje, to widać, że łezka się wokół kręci, jakie to było dla nich wielkie przeżycie wtedy. Nie dla wszystkich. Tony redemptorysta mówisz, dla niego nie. Tu tak a propos bym dodał, bo właśnie jestem w trakcie, znaczy już po lekturze dwóch książek na temat papieża i tego, jak był postrzegany także w innych krajach, gdzie no, nie był tym wielkim bohaterem narodowym jak u nas. I tam właśnie podkreślają ci autorzy to samo, czyli że on był dobry medialnie, no bo był, lubił się z kamerą, prawda, był taki otwarty, jeździł, też mówmy się, miał samoloty i telewizję, czego nie mieli papieże wcześniej, no ale dobra, ale korzystał z tych cudów techniki, jeździł po całym świecie, dużo się uśmiechał, był taki miły, fajny, tak mówił wszystkim, że tutaj razem, przez co nie do końca zwracano uwagę na to, co on właściwie mówi. I jak przeczytałem to, to tak sobie skojarzyło mi się, że przytaczałaś te relacje prasowe irlandzkich gazet z tego 79 roku, z jego wizyty w Irlandii, to wyglądało podobnie, czyli był zachwyt nad tym, że on w ogóle przyjechał i że mówił, że ta Irlandia jest taka dobra i że to Semper Fidelis, to taki zawsze katolicki kraj i wreszcie ten papież przyjechał i to jeszcze jakiś taki dziwak ze wschodu, ale jest taki fajny. A nie do końca zwrócono uwagę na to, że on mówi, hej, słuchajcie, z tym całym Soborem Watykańskim to był jednak błąd. I teraz wracamy i tak naprawdę przekierował ten kościół z powrotem na bardzo, bardzo konserwatywne tory. Czy nie zwracano uwagi? W Irlandii akurat myślę, że było podobnie jak w Polsce, to znaczy oficjalnie przecież cała linia kościoła zgadzała się z potępieniem antykoncepcji i z tym, że miejsce kobiety jest w domu. Do tego stopnia to myślenie było tam obecne, że feministki, które walczyły o antykoncepcję, walczyły o prawo do aborcji, walczyły o prawo do tego, żeby były zasiłki dla tych samotnych matek, żeby one nie musiały trafiać do tych domów matki i dziecka, co te zasiłki udało się wywalczyć w latach 70. One nawet nie pomyślały o rozwodach. To znaczy rozwody były czymś tak, no nie ma tych rozwodów. No tak było to wdrukowane.
Jeszcze tak nawiążę nawet do tego, co mój współprowadzący powiedział, bo tu ciebie w książce też wyczytałem, jak to młodzież była zachwycona tym papieżem i to tam właśnie było widać bardzo, że ta młodzież chyba nie do końca słuchała tego, co on tam mówił, bo ten przekaz skierowany do młodych to brzmiał tak, jakby był skierowany u nas, nie wiem, do ojca Rydzyka na przykład, bo to były jakieś takie straszne rzeczy, no ale oni się cieszyli z tego właśnie, że przyjechał, że rozmawia z nimi i no to tak jak powiedziałeś, oni są bardzo medialna osoba, co niestety sprawiało, że tak jak mówisz, nie do końca zwracano uwagę na to, na wszystko, co on mówi, tylko na jakieś pojedyncze kawałki. Znaczy to było, on był jak gwiazda rocka, Tony opowiadał mi, to był jak koncert rockowy. Ludzie po prostu szaleli, skandowali, krzyczeli, młodzi ludzie, szczególnie tam w Galway dla młodych, klaskali, także to trwało kilkanaście minut, papież nawet nie mógł dojść do głosu. Taki był wszechobecny zachwyt tym, że ten papież przyjechał do nas, że mówi takie rzeczy. Było szereg mszy i należy też wspomnieć o tym, bo ja zawsze nie chcę, żeby tak czarno-biało na wszystko patrzeć, że były też bardzo ważne słowa papieża skierowane do północnej Irlandii. On nie mógł wjechać do północnej Irlandii, bo trwał tam już konflikt, było to zbyt niebezpieczne, ale jako papież poprosił o przerwanie ognia, o zawieszenie broni, o to, żeby w tym konflikcie obydwie strony mogły się dogadać. I nie zostało to uszanowane, ale były to bardzo ważne jednak słowa podczas tej pielgrzymki. Dopiero na ostatniej mszy podczas tej pielgrzymki w Limerick na terenach wiejskich on ewidentnie pokazał to, co myśli o kobietach i jak bardzo konserwatywny ma obraz świata, jak te rodziny powinny no, kształcić te dzieci na księży i zakonnice, jak właśnie małżeństwo jest ważne, jak aborcja jest zbrodnią, jak antykoncepcja jest tą zbrodnią. No, przypomnijmy, że w tej encyklice Humanae Vitae antykoncepcja jest taką samą zbrodnią jak aborcja. Jest to taki sam grzech. Czyli, tak? Czyli jest to morderstwo po prostu według nich. Tak. No dobra, ale po tym backlashu lat 80. Jakby znowu zaczęło to iść w kierunku takiej otwartości, liberalizacji i dziś właściwie Irlandia pod pewnymi względami jest na czele, w peletonie. Czy ty się nie boisz, że im grozi drugi backlash? Absolutnie nie. To już jest pozamiatane. Tam już kościół umiera. To nawet jak ja byłam w Menur, to jest takie miasteczko pod Dublinem, gdzie jest olbrzymie, gigantyczne seminarium. Można sobie wyobrazić tysiące tych kleryków przechadzających się tymi kamiennymi schodami w tych budynkach, na tych dziedzińcach, w tych ogrodach. I tam ono w zasadzie zaraz zostanie zamknięte. Tam jest, to jest już ostatnie, tak? Jest jeden czy dwóch kleryków, jeśli już nie zostało zamknięte. I nawet bardzo konserwatywne, i nawet tam, stamtąd profesorowie księża mówią, że kościół w Irlandii już umarł. To znaczy, może nie tylko w Irlandii, że kościół taki, jaki znamy, odszedł w całej Europie Zachodniej. My jeszcze w Polsce usiłujemy jakoś go reanimować, ale właściwie to już jest czekanie na coś nowego, w co ta struktura ma się przekształcić. To był stopniowy od Humanae Vitae i potem poprzez wszystkie inne stadia, też w latach 90., kiedy, tak jak rozmawiamy tutaj, i Sheila, i Bernadette stanęły i zaczęły mówić o tym, co się działo w szkołach przemysłowych, co się działo w domach matki i dziecka. Powstały raporty, społeczeństwo dowiedziało się, że księża i zakonnice, którzy byli opoką narodu, byli jednocześnie gwałcicielami, sprawcami przemocy, znęcania się. No i następnie te dwa wygrane, trzy w zasadzie, bo referendum, pierwsze referendum wygrane o włos, czyli referendum rozwodowe. O włos, czyli o jeden statek z Lourdes. Gdyby statek z pielgrzymami z Lourdes dotarł na czas do Irlandii, zmieniłby wynik głosowania. Tak mała była ta różnica. I to zapoczątkowało zmiany. Mamy też prezydenturę, tak jak wspomniałeś, Mary Robinson, która była znana z walki o antykoncepcję, ona została wybrana w 1990 roku. I fakt, że została wybrana, zanim przecież jeszcze zaczęło się mówić o tych skandalach kościelnych, już wskazywał, że doszło do ogromnej zmiany. Kiedy w 1992 roku Sinéad O'Connor podarła zdjęcie papieża w Irlandii, a też na całym świecie, nikt jeszcze nie wiedział, o co chodzi. I zresztą wszystko zaczęło się, to też opisuje, od takich, co w Irlandii wszyscy pamiętają, gdzie okazało się, że najsłynniejszy arcybiskup Irlandii ma dorosłego syna w Stanach Zjednoczonych, na którego edukację łożył z funduszy diecezjalnych.
Ten skandal zmienił postrzeganie Kościoła, ale z perspektywy tego, co potem wyszło na jaw, posiadanie dziecka przez arcybiskupa czy przez księdza naprawdę było czymś przyjemnym w porównaniu z tym, czego potem Irlandczycy się dowiedzieli. Więc kiedy rozmawiam teraz z obecnymi księżmi, oni mówią, że jest zupełnie inaczej, że konfesjonały to są już schowki na szczotki, na świąteczne dekoracje. Już nikt się nie spowiada w taki sposób w Irlandii, jak my w Polsce wciąż uważamy za najlepszy i najważniejszy. No właśnie, bo wracamy do Polski. Czy widzisz podobieństwa, okej, trochę pytanie z tezą, ale niech będzie, czy widzisz podobieństwa między tym, jaką wizję takiego kościoła narodowego i takiej dominacji katolickiej miał McQuaid i Eamon de Valera i na przykład Wyszyński w Polsce? I czy w Polsce byłby możliwy, gdyby pewne wydarzenia historyczne potoczyły się inaczej niż się potoczyły, podobny scenariusz? To znaczy, jeśli chodzi o Wyszyńskiego i McQuaida, uważam, że mieli bardzo podobne poglądy. W związku z tym być może mogłoby się tak stać. To znaczy, pamiętajmy, że komuniści odebrali dzieła Kościołowi. W jednej z recenzji ktoś napisał mojej książki, napisał, że zobaczcie, co się dzieje, kiedy Kościołowi da się całą władzę. I komuniści byli taką siłą, która tą władzę Kościoła ograniczała. Ten Kościół nie mógł się rozpędzić. On starał się rozpędzić po 89 roku, ale to już było trochę trudniej, bo już mieliśmy większą łączność ze światem. Już widzieliśmy, jak ten świat wygląda inaczej. Ale też się rozpędzał w Polsce mocno, szczególnie przez ostatnie 8 lat. Więc nie wiadomo, co by się stało, kiedy okazałoby się, że Kościół w Polsce jest taką potęgą, której nikt nie chce ograniczać. Pamiętam nawet, oglądałam taki film dokumentalny z lat 50., więc całkowicie zmanipulowany propagandą komunistyczną, ale on traktował o rodzaju sierocińca prowadzonego przez jeden z zakonów, gdzie dochodziło do ogromnej przemocy wobec dzieci. Bo pytałem też w kontekście takim, że jest taka znana wypowiedź Wyszyńskiego, znaczy nie jedna, ale znana jest ta taka jedna, gdzie on właśnie mówi, że kobieta powinna rodzić no matter what dla dobra narodu. Jak wiemy, Wyszyński promował taki katolicyzm nacjonalistyczny, silnie nacjonalistyczny. I on wprost powiedział, że kobieta ma być taką no klaczą rozpłodową czy inkubatorem dla dobra narodu. I przecież to jest dokładnie to samo. Co teraz w konstytucji będą usuwać Irlandczycy. Co teraz Irlandczycy dzisiaj właśnie w Dzień Kobiet, to nagrywamy 8 marca, usuwają z konstytucji, ale co przez dekady tam było, nie tylko w konstytucji, ale też w praktyce. Kobieta miała dla dobra narodu po prostu rodzić maksymalnie dużo dzieci, ale oczywiście ze ślubnego związku tylko, nie? I tutaj stąd mi się to podobieństwo nasunęło, bo Wyszyński, tylko on to mówił, wiesz, w latach 70. Czyli w momencie, gdy w Irlandii to już działało 50 lat, prawda? No bo lat 20. Bo tak jak mówię, ten kościół był ograniczany, ale co nie znaczy, że uważam, że kobiety w Polsce były w dużo lepszej sytuacji. Najpierw dwudziestolecie międzywojenne, chłopki świetnie to pokazują. Te kobiety na wsi były po prostu traktowane tak samo jak kobiety w Irlandii. Powinniśmy też przyjrzeć się sobie przez ten pryzmat. Kobiety były po prostu sprzedawane, musiały mieć też rodzić co roku dziecko, nie miały żadnych praw i też żyły w tym kieracie po prostu w znoju i biedzie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że potem mamy po wojnie dwa autorytaryzmy, komunistyczny i kościelny. I w obydwu tych kobieta w tych patriarchalnych systemach no jednak nie ma praw. Szczególnie to dotyka tej sfery związanej z rozrodczością, z seksualnością. Oczywiście u nas nie była antykoncepcja nielegalna, ale była w złej jakości i niedostępna. Ale to, o czym mówiłam, o tym, że no, kobieta niby miała te prawa, niby na tego 8 marca ten kwiatek rajstopy się wręczało, ale z drugiej strony musiała harować za dwóch. Przejdźmy na to nasze podwórko, bo mnie, jak tak sobie czytałem właśnie książkę o tej Irlandii, to tam, no tak można wskazać takie momenty kluczowe, które doprowadziły do tego, że tam zaczęły zachodzić zmiany. No a u nas takich, coś co by się mogło wydawać, już takich momentów kluczowych, to już było bardzo dużo, jak tak się wtedy kiedyś one wydarzały. Wszyscy myśleli, że przykładowo film Sekielskich, albo wcześniej wszystkie inne sprawy właśnie związane z tuszowaniem pedofilii, choćby najstarsza w Polsce, która zaczęła, była głośna, czyli sprawa tego księdza pedofila z Tylawy, gdzie tam pan Stanisław Piotrowicz, teraz sędzia Trybunału, maczał w tym palce, miał kogoś pozywać za to, że o tym pisali, nikogo nie pozwał. No ale jak to w ogóle jest, że u nas się dzieją, no wiadomo, nie działo się to, co w Irlandii, ale też się działy rzeczy grube i no, przykładowo dom dziecka prowadzony przez siostrę Bernadette.
Ale też pedofilia po prostu. Tak. I to do niczego nie prowadzi. Tak naprawdę to się nic nie dzieje. Pomału, no teraz się to wszystko, teraz się laicyzujemy, ale miał to pewnie związek z wyrokiem Trybunału w 2020 roku, bo to przyspieszyło, no, ale to się wszystko strasznie wolno dzieje. Ja się zastanawiam, czy to jest dlatego, że my jakoś nam się nie śpieszy jako Polakom do tego, czy nie wiem, może się Kościół nasz potrafił zabezpieczyć, bo widział to się na przykład dzieje w Irlandii i do pewnych rzeczy się już był w stanie przygotować. Ja tu nie chcę wchodzić w jakieś teorie spiskowe, ale mi się to wydaje troszkę, może nie, nawet nie podejrzane, tylko dziwne, że to tak wolno się dzieje wszystko. To nie było tak w Irlandii, że to się wydarzyło od razu. No. Tinette O'Connor podarła zdjęcie, potem nastąpiły te skandale z księżmi mającymi dzieci, a potem, tak jak wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego tak wolno, naprawdę zachęcam do przeczytania historii Bernadette i Andrew, bo to też jest taka historia, akurat historia Andrew mogła się wydarzyć w Polsce, bo on jest po prostu ofiarą księdza, który go molestował seksualnie. To jest też bardzo ciekawe dla mnie spotkanie z nimi jako bohaterami, no bo jak się z nimi spotykam, to oni mówią: my już nie chcemy opowiadać tej historii, jak to się wydarzyło. Nasza historia zaczyna się w momencie, kiedy my zaczęliśmy walczyć o siebie. I tę historię możemy ci opowiedzieć. Pozostałą możesz przeczytać w naszych książkach, bo w Irlandii zresztą każdy napisał książkę. Jak się śmieję, że każdy, ale jest bardzo dużo tych świadectw. I oni opowiadają, jak to się zaczęło. Jak po latach takiego wycofania, wykluczenia, cierpienia, walki ze sobą, terapii, depresji, picia, oni stają na nogi i stwierdzają, że oni muszą doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo uznało ich krzywdę i to, co im się stało. Że najważniejsze jest taki rodzaj sprawiedliwości polegający na uznaniu i wymaga to od nich ogromnej odwagi. Właściwie garstka osób, garstka tych ocalonych staje naprzeciw społeczeństwa i zaczyna mówić co księża i zakonnice o opoka narodu. Nikt nie wyobraża sobie, że mogli dopuścić się takich rzeczy, im zrobili. I ta walka o prawdę trwa 10 lat. To znaczy oni przez mniej więcej 10 lat opowiadają, mówią, chodzą do mediów. To jest zorganizowana, można powiedzieć, że to jest zorganizowana kampania. Oczywiście no, to jest tak, jak oni własnymi siłami próbują to robić. Pomagają im też dziennikarze i to jest bardzo ważne. Mary Rafter kręci film Stany Strachu, który no, jest takim ostatecznym ciosem, po którym już Irlandczycy się nie podnoszą. Ona nie tylko zbiera te historie, tylko tak jak powiedziałeś, zbiera również akta, dokumenty, pokazuje, dociera do tych akta. Te akta też cudem ocalały właśnie dlatego, że archiwistka, która je znalazła, nie było żadnej ustawy, która by te akta chroniła, no, mówi do najniższego stopniem pracownika tego archiwum, mówi, to są ważne akta, teraz nie możemy ich użyć, ministerstwo w każdej chwili może je zniszczyć, co możemy zrobić, a ten chłopak mówi, do tych drzwi jest tylko jeden klucz, tylko ja go mam, nikomu go nie oddam. I w ten sposób te akta docierają do tych lat 90., kiedy można wreszcie ich użyć, można wykorzystać i to i tak najpierw nie przed sądem, tylko w filmie dokumentalnym, a dopiero potem one są używane i przed sądami i powstaje wreszcie rząd, powołuje komisję Ryana, pierwszą komisję pod przewodnictwem sędziego Ryana, która no, przesłuchuje ponad 1000 świadków, która analizuje te wszystkie materiały. To zawiera im też 10 lat i dopiero wtedy wydają raport, w którym no, te wszystkie okropności, część z nich cytuję, ale ktoś chciałby się zapoznać, no to oczywiście można, bo to są wszystko jawne raporty i można o tym przeczytać, co się działo. I dopiero wtedy to zmieniło, ale to też jest tak, że potem była dyskusja kolejna o domach matki i dziecka, o pedofilii na parafiach, kolejny raport Murphy. Potem była kolejna dyskusja o praniach magdalenek, a te domy matki i dziecka to jest bardzo świeża sprawa. Dopiero 2 lata temu ten raport się, czy 3 lata temu już ten raport się ukazał, a dopiero w zeszłym roku wypłacono odszkodowania tym matkom, o co walczyła Sheila pod parlamentem. No właśnie, więc to właśnie tak pięknie powiedziałeś, że wolno. Ja się też trochę z tym nie zgadzam, bo zobacz, w Irlandii zobacz, ile to trwało. Raport Ryana, szybko teraz sprawdziłem, został opublikowany w 2009 roku. Jeżeli za początek tych zmian przyjąć tą encyklikę Humane Vitae, czyli z roku bodajże 68, tak? To masz 40 lat. A teraz, tak jak Marta mówi, że kwestie pralni Magdalenek są nadal dopiero rozwiązywane teraz. Wypisanie kobiet jako podrzędnych pracownic domowych z konstytucji być może uda się dokładnie dziś, jak to nagrywamy. Całkiem niedawno dopiero zalegalizowano małżeństwa homoseksualne, co jeszcze, jak wiadomo, w Polsce się nie udało. Więc jakby mi się wydaje, że w Polsce ten proces zaczął się około roku 2000. Niektórzy być może powiedzą, że zaraz po 89, ja bym powiedział, że jednak dekadę później, więc to jest dopiero 20 kilka lat, więc
No jesteśmy co najmniej jeszcze 20 lat, a bardziej 30 za Irlandczykami. Nasza historia nie biegnie tak linearnie jak irlandzka, bo mieliśmy ten zwrot po 89 roku. Tak, tak. Ale tutaj to jeszcze patrzcie na coś innego, bo to okej, ja rozumiem, że pewne rzeczy nie są szybkie. Mi nie chodzi o to, że to się powinno zaraz, dzień po tym, jak opublikowano film Sekielskich, powinno się kościół zaorać i już posypać solą, tylko zwróćcie uwagę na to, że mamy rok 2024 i mamy, no tam doszło do zmiany władzy i część zmiany, to tam trzecia droga z kolei, razem z PiS-em i tak dalej, nie dopuści do liberalizacji prawa aborcyjnego. I co jest o tyle, to już jest absurdem, że były robione badania, że trzecia droga jest o wiele bardziej konserwatywna niż wyborcy trzeciej drogi. Jak to właśnie wygląda, że społeczeństwo jako takie jest już trochę gotowe nawet na pewne rzeczy, tylko że, no, można powiedzieć, establishment nie jest gotowy. Ja ci trochę może odpowiem, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, ja robiłem wywiad gdzieś tam w grudniu z Agnieszką Wierzbicką tak. Ze Strajku Kobiet i właśnie ją spytałem, jak to jest, że w sondażach tam 70 kilka procent Polaków popiera to prawo do aborcji, a gdy przychodzi do wyborów, to jedyne dwie partie, które mówiły, że to zrobią, czyli Lewica i Koalicja Obywatelska, gdzie z pewnością wiele osób miało uzasadnione obawy, że Koalicja Obywatelska ściemnia w tej kwestii, ale nawet jeżeli byłoby to wziąć za dobrą monetę, dostają ledwie tam 38% łącznie, czyli prawie dwa razy mniej. I ona powiedziała, no wiesz, sondaż to co innego niż urna, a widocznie ludzie to popierają, ale nie jest to dla nich aż tak istotny problem, żeby na tej podstawie dokonywać decyzji wyborczych. I to się być może jeszcze zmieni i jeżeli to się nie uda w tej kadencji, to może dopiero za 4 lata albo za 8, jak politycy pokroju, nie wiem, tam Hołowni czy Kosiniaka-Kamysza, no zejdą na margines, na którym dziś jest, nie wiem, Marek Jurek, który 20 lat temu był na topie polskiej polityki, tak? Taki ultrakonserwatysta. Tak. No. Ale słuchajcie, Polska się zmienia. Ja też mam kontakt z radami kobiet. To są takie ciała powoływane przez, nie wiem, prezydenta miasta czy przez marszałka województwa, które mają za zadanie dbać o to, żeby te kobiety były uwzględniane, czy prawa kobiet były uwzględniane we wszystkich politykach samorządowych. I to jest ogromna zmiana w świadomości. To już nie są kobiety, które mówią, no to my zajmiemy się, nie wiem, integracją, z jakimiś pomocą, samopomocą, zdrowiem, bo to wiadomo, zdrowie, edukacja to kobiety są od tego. To są kobiety, które mówią, my chcemy współdecydować. My już nie chcemy być jakimś kwiatkiem tutaj, paprotką. My chcemy wpływu na budżet, my chcemy wpływu na ustawy. I to jest ogromna zmiana, która no, na skutek wielu, wielu rzeczy w Polsce się wydarzyła. Więc ja jestem optymistką, cała moja książka jest zresztą o nadziei. I wszystkich zachęcam, żeby zajrzeć, w jaki sposób krok po kroku te odważne osoby moje. My tu rozmawiamy o systemie, o państwie i kościele, a tak naprawdę moja książka jest o ludziach, którzy zetknęli się z tym systemem, i oni musieli coś zrobić, oni musieli wybrać pomiędzy dobrem a złem, oni musieli podjąć jakieś akcje, zapłacić za to cenę. No i nie wiem, chociażby historia Alwy Niewierzącej, jak na Irlandię też bardzo ciekawa osoby, która teraz w wieku 70 lat stanęła na czele tego referendum o prawo do aborcji i powiedziała, ta strategia, czy te rzeczy, które robiliśmy dotychczas nie działają, trzeba zrobić coś nowego. A Irlandczycy, Irlandki, tak samo jak i w Polsce i w Stanach, no to strategia była walki, czyli mówienia, nam się to należy, księża na księżyc, łapy precz od naszych macic, a ona mówi coś innego też jako osoba niewierząca. Na bazie badań, które zostały zrobione w Irlandii, czyli badania mówią, że w Irlandii w ogóle nie używało się słowa aborcja. Mówiło się, ona poleciała Ryanairem, ona wzięła prom. I chodziło o to, że kobieta pojechała sama do tej Wielkiej Brytanii, gdzie terminacja ciąży była możliwa. I że to jest sprawa prywatna kobiety, że to jest sprawa pomiędzy kobietą a jej lekarzem, że aborcja powinna być po prostu procedurą medyczną i żadni politycy nie powinni się do niej mieszać, tym bardziej klauzula sumienia, która jest w ogóle odmową pomocy, zdaniem Alwy. I cała ta kampania, która powstaje, która przemawia do społeczeństwa irlandzkiego, jest tak naprawdę oparta na chrześcijańskich wartościach. W jej centrum jest troska, współczucie, wsparcie. Hasła są takie, ona mieszka na twojej ulicy, ona potrzebuje twojej troski. I okazuje się, że 2/3 Irlandczyków i Irlandek głosuje na tak. W 2018 roku głosują i starsze osoby, i osoby z mniejszych miasteczek. I nagle okazuje się, że nawet ci, którzy uważają, że aborcja jest zła i nie chcą jej nigdy w życiu by jej sobie nie zrobili,
uznają, że nie mogą nikomu tego zakazywać, że nie mogą skazywać kogokolwiek na dramat. A dlaczego do tego doszło? No to też jest cała historia tych wszystkich spraw, które pojawiły się w Irlandii, na przykład zgwałconej 14-latki, która z Wielkiej Brytanii została cofnięta do Irlandii, żeby absolutnie nie mogła dokonać aborcji, tylko musiała urodzić dziecko gwałciciela i tak dalej. Szereg takich spraw, które opisuję i które zmieniły, też wpłynęły na to, jak Irlandczycy i Irlandki myślą o prawie do aborcji. No to sam sobie muszę teraz dokonać autokorekty, bo właśnie jak to powiedziałem i sobie pomyślałem, że jednak u nas jest trochę dostrzegalna ta zmiana, wystarczy popatrzeć na podejście do in vitro. W 2015 roku, kiedy były dyskusje i było nad tym głosowanie, to prawica razem z PiS-em była przeciwko. No, pan ówczesny kandydat na prezydenta stwierdził, że jeżeli chodzi o jego opinię, to on ma takie samo zdanie jak episkopat. Natomiast w zeszłym roku to było to głosowanie, jeszcze w 2023, część PiS-u głosowała za, Andrzej Duda to podpisał. Nie jest on jedyną osobą, która tam zmieniła zdanie. Jest ten progres bardzo powolny. Natomiast czasami jak człowiek patrzy na te takie dosyć te straszne rzeczy, które się działy, to stąd mi się wzięło właśnie to przeświadczenie, że pewne rzeczy się dzieją wolno, no ale tam teraz sobie mówię, złożyłem samokrytykę, jednak ten progres jest, chociaż jak najbardziej jest on troszeczkę zbyt wolny. A jeszcze jedno, teraz jeszcze tutaj przeskoczę do Irlandii, bo jak mówiłaś o tych bohaterach, to ja jak sobie czytałem o tym Tomie Inglisie, on miał wybór, czy wydać tą książkę, bo ją napisał i zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli to zrobi, no to będzie miał problemy z pracą, bo on był socjologiem, jakieś badania można było robić tylko i wyłącznie dla kościoła wtedy. Po prostu jakieś straszne rzeczy. I tu nie mówimy o jakichś, nie wiem, jakichś strasznie zamierzchłych czasach, tylko to były takie w miarę współczesne. I o tym się naprawdę u nas bardzo, bardzo niewiele mówi. Mieliśmy jeszcze przed nagraniem z moim współprowadzącym dyskusję. On mówił, że się mówi, ja mówię, że się jednak mówi troszkę mniej. Ale też wracając do Polski, przypomnijmy sobie, jakie były reakcje niedawne na to, co było opisane w książce Maxima Kulpa o dzieciach, o molestowaniu dzieci przez księży. Jakie są wciąż reakcje, kiedy chociażby ostatniego roku, kiedy dziewczynki czy w ogóle dzieci zgłosiły, że ksiądz ma niestosowne zachowania wobec nich i dyrektorka zareagowała, to została wywieziona na taczce przez rodziców, a rodzice mówili, no tak jest, tak po prostu jest. Tak, nie jesteśmy aż tak daleko z naszą mentalnością od Irlandii, a tak samo jak pisałam w książce Dzieci księży o matkach, to znaczy to kobieta zawsze była winna tego, pochodzę z książki o Polsce, że rodzi dziecko księdzu, że zachodzi w ciążę z księdzem. Ksiądz nie, ksiądz zawsze był wybielany, to ona go przecież uwiodła. Dziecko, które się rodziło, też było prześladowane jako to dziecko owoc grzechu. I to kobieta musiała z tym dzieckiem uciekać z tej rodzinnej miejscowości. Nasza mentalność, która tak naprawdę stworzyła też irlandzkie instytucje, nie leży tak daleko. Różnica polega na tym, że Kościół nie miał całkowitej władzy, tak jak miał ją w Irlandii. A jak w Polsce do tej władzy doszedł, to od razu mieliśmy zakaz całkowity aborcji. I religia w szkołach, i konkordat. I teraz w ogóle teraz jest proces katechetów, już czytałam chyba z diecezji kaliskiej, że domagają się tego, żeby religia absolutnie dla dobra narodu nie była ograniczana. To jest taki mój konik, ja bardzo dużo o tym piszę i bardzo dużo o tym mówię w różnych odcinkach, ale tego jest całe mnóstwo. Już się nawet diecezja kielecka wypowiedziała, coś katecheci, biskupita, to jest Komisja Wychowania Katolickiego, Konferencja Episkopatu Polski już dwukrotnie się wypowiedziała i to były takie po prostu, widać, że ich to bardzo boli. Bo nie udźwignął tego finansowo. Tak o tym będziemy jeszcze mówić, bo to jest piękny cytat, jak namawiali katechetów do nieuczestnictwa w strajku, jak było wtedy jakoś o pieniądze nie chodziło. No i jaki to wywołuje opór, ale z drugiej znowu strony ten opór społeczny praktycznie nie istnieje. Pojawiło się parę tygodni temu jakaś petycja, którą się tam podpisywało i media o tym napisały, no tak to do mnie dotarło, ale tych podpisów tam naprawdę nie było wiele, jakieś 10 tysięcy, może ze 20, to jak na to, jakby to ludziom bardzo przeszkadzało, to tych podpisów byłoby więcej, ale wydaje mi się, że jednak ludzie troszeczkę dojrzeli do tego, że ta jedna godzina to już wystarczy. No ja osobiście chciałbym, żeby w ogóle tego nie było, no ale już ta jedna godzina i wywalenie tego ze średniej, jest to jakiś progres. Marta, powiedz tak, bo ty podkreślasz kilka razy, że żeby nie rozmawiać tylko o systemie, ale o bohaterach i bohaterkach, o konkretnych osobach, które doprowadziły do zmiany. No i tutaj w Irlandii mamy tego Toma Inglisa, Mary Robinson, Mary McAleese, Alve, Bernadette i tak dalej, Sheila. Czy widzisz w ogóle warunki do tego, żeby w Polsce
takie osoby, ikony, o których za 20 lat będziemy mówili, tak, to ta osoba doprowadziła do tego i tego, na przykład do legalizacji aborcji, żeby w ogóle zaistniały, że są w ogóle warunki, by takie osoby zaistniały, jako takie ikony. Myślałam o tym długo, jaka jest różnica, bo można oczywiście wskazać ikony, świetne polityczki, które teraz, nie wiem, weszły do Sejmu, objęły taki minister, ale chyba chodzi o to, że Mary Robinson, Mary McKenzie, w ogóle właściwie wszystkie osoby, które opisuję, to są osoby, które przez całe swoje życie dorosłe były wierne swoim wartościom i które ponosiły dużą cenę za to, że były wierne tym wartościom i o nie walczyły. I tak jak Mary Robinson była znana z tego, że walczyła antykoncepcję, co spowodowało to, że została wyklęta przez kolegów polityków i przez biskupa. W swoim rodzinnym mieście potępiona, kiedy nam przybyli jej rodzice. To było coś strasznego dla tych rodziców w tym małym mieście. Mary McAleese, która po Mary Robinson była prezydentką i jedyną kobietą wciąż pozostaje na świecie wybraną na dwie kadencje prezydentki, ona była głęboko wierzącą katoliczką. Ona urodziła się w Belfaście, gdzie trwały, w dzielnicy, w której trwały największe walki i kierując się tymi słowami Jezusa, miłujcie nieprzyjaciół swoich, została w tym Belfaście i to ona stoi za porozumieniem pokojowym, które udało się w tych walkach Ira z Brytyjczykami wypracować. To były lata jej budowania mostów pomiędzy katolikami a protestantami. I potem, kiedy odbyła te dwie tury swojej prezydencji, gdzie miała zarówno Mary Robinson, jak i Mary McAleese miały najwyższe zaufanie, około 96% w szczycie Irlandczyków do nich, ona jedzie do Rzymu robić doktorat z prawa kanonicznego. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że Kościół można pokonać jego własną bronią, czyli prawem kanonicznym i nie można w nim, dlaczego nie odchodzi, bo nie można zostawić tych milionów kobiet i dzieci, które są wciąż w nim samym sobie. I kiedy miałam jedno spotkanie w bibliotece, przyszedł jeden Irlandczyk, który mieszka w Polsce i rozmawialiśmy właśnie na temat twojego pytania, czy na temat tej różnicy pomiędzy polskimi politykami a irlandzkimi i on mówi, dla nas to były autorytety moralne. I myślę, że tutaj jest pewna różnica. Politycy w Polsce nie są autorytetami moralnymi. Być może, to znaczy też nie chcę powiedzieć, że ta polityka, no ale polityka irlandzka też ma mnóstwo grzechów na sumieniu. Jeden z premierów miał przez lata kochankę, o czym wszyscy wiedzieli, pozostając w związku małżeńskim i tak dalej, i tak dalej. Było tam wiele też takich sytuacji, no dogadywanie się, no jak to w polityce. A jednocześnie, czy wśród prawniczek, czy w społeczeństwie obywatelskim, czy właśnie w organizacjach, czy na uczelniach, były te osoby, które walczyły o świat, taki, w jakim chciały żyć, zgodny z ich wartościami. Czasem głęboko chrześcijańskimi, czasem głęboko, nie chcę powiedzieć ateistycznymi, ale głęboko humanistycznymi. I rzeczywiście tutaj mam kłopot, żeby zobaczyć takie wartości za działaniami polityków czy polityczek w Polsce. I jestem pewna, że są, tylko może tak się nie uzewnętrzniają z tą swoją walką o wartości. Ja mam taką roboczą teorię, że o tych ikonach będziemy mogli porozmawiać za jakieś 20 lat, jak już coś się zmieni, będziemy widzieli, kto tam do czego doprowadził, bo tak to ciężko jest wskazać właśnie palcem jakąś osobę, która miałaby jakieś te zmiany dokonać. No też nic mi nie przychodzi na myśl, szczerze mówiąc, tak nie byłbym w stanie, no tam były te osoby, tylko też, no w momencie, w którym one zaczynały coś robić, no też raczej nikt by nie powiedział, nie uznałby ich za jakieś ikony, no. Mieliśmy takie ikony opozycji, jak Jacek Kuroń, więc w tej Solidarności były takie ikony. Popatrz na to, co się potem stało, że Jacka Kuronia uznał się, to prawica go uznaje za jakiegoś straszliwego zdrajcę, jest w ogóle wyzywany od jakichś komunistów i w ogóle wszyscy zapominają o tym, że on ile razy siedział w więzieniu, że ja nie pamiętam już, czy jego w ogóle wypuszczono z więzienia wtedy, kiedy jego żona zmarła, czy nie, też do... Nie, wypuszczono. No właśnie, także, ale nie, bo 89 rok, bo zdrada okrągłego stołu i nagle gość, który przez całe swoje praktycznie dorosłe życie walczył z systemem, jest uznawany za zdrajcę. Tak? A ja mam takie pytanie, bo w tej naszej bańce szeroko pojętej tam antykościelnej, czy nieprawicowej, a może tak, no dość powszechne jest chyba takie przekonanie, że Polska idzie tą drogą Irlandii. Nie dokładnie, wiadomo, tam są lokalne uwarunkowania, no ale że generalnie przechodzimy podobną drogę laicyzacji, sekularyzacji, jak państwa zachodnie przeszły
No chyba właśnie od tego Humanum Vitae, to się oczywiście zaczęło już wcześniej, ale powiedzmy od lat 60. zeszłego wieku tak tąpnęło i generalnie dziś są państwami świeckimi. Irlandia zrobiła to troszkę później, a ponieważ była bardzo katolicka, to my się tak do niej lubimy porównywać. I mnie ciekawi, czy zauważyłeś, żeby w Polsce prawica nadawała tej drodze irlandzkiej jakiś taki spin szczególny, żeby jakoś to tłumaczyła swojemu elektoratowi? Bo mi się wydaje, ale to jest w mojej bańce, że to jest wiedza powszechna, że w Irlandii takie coś się stało. Nie wiedziałem o tym z takimi detalami aż do przeczytania twojej książki, ale ogólnie wiedziałem, że tak było. I też ta paralela z Polską nasuwała się sama. Ale wiem na przykład, że w sprawie Kanady, gdzie jak wiemy od wielu lat trwa proces takiego pojednania państwa z tą ludnością rdzenną, tak, jeszcze przedeuropejską, bo ci ludzie byli przez to, może jak w porównaniu, tylko powiem, przez dekady dzieci były wynaradawiane, wysyłane do szkół, gdzie no tam chyba warunki były wręcz gorsze niż w tej Irlandii, tak mi się wydaje, to były naprawdę obozy pracy, gdzie te dzieci bito, torturowano. Myślę, że warunki były podobne, tylko tam mamy do czynienia jeszcze z takim tłem rasistowskim, polegającym tak, na tym, że było to skierowane wobec grupy rdzennych mieszkańców, co dla mnie, jak patrzę na Irlandię, było naprawdę zaskoczeniem, że można to robić, nie trzeba mieć pobudek rasistowskich, można Oczywiście. To robić po prostu swoim. Ale chodzi mi o to, że inne świadectw i dowodów na to, co się w tych szkołach i protestanckich, i katolickich, bo w Kanadzie dominuje protestantyzm, działo przez też koło 7 dekad czy dłużej, jest mnóstwo. Ale jakoś niedawno się okazało, że jeden z tych masowych grobów koło jednej z tych szkół, on nie był nigdy rozkopany, tylko go badano go radarem i zbadano go drugi raz i generalnie tam podważono to poprzednie badanie, powiedziano, że ono jest niekonkluzywne, że nie ma w sumie pewności, czy ten grób tam jest. Aż sprawdziłem na Wikipedii tuż przed tym, jak weszła się na rozmowę, jest około 30 takich grobów wedle Wikipedii. Niektóre były zbadane dokładnie, inne mniej. W Kanadzie. Jeden został, ale są tylko te przyszkolne. Przyszkolne. Jeden przy tych residential schools. Jeden został podważony. Ja już autentycznie słyszałem w Polsce wielokrotnie, jak się na jakiegoś tam prawicowego Twittera wejdzie, że widzicie. Cała ta opowieść, że w tej Kanadzie ci duchowni tam coś tym dzieciom indiańskim robili, to jest wszystko bujda na resorach, lewaki to wymyśliły, bo teraz podważono ten jeden masowy grób i okazuje się, że to nie miało miejsca. I zastanawiam się, bo nie wiem tak naprawdę, czy oni tą drogę irlandzką, którą my w tej naszej banieczce nieprawicowej, tak szeroko pojętej, przedstawiamy jako coś, co niemalże musi się wydarzyć w Polsce, albo już się wydarzy, albo lada moment się wydarzy, czy oni tego nie przedstawiają przypadkiem jako, że nie, to nie miało miejsca, tylko to był jakiś, wiesz, wściekły, zakulisowy atak jakichś lewaków na kościół. Z pewnością są też takie osoby, które tak uważają. Mało tego, są też na pewno tacy księża, dinozaury, którzy też tak uważają. Ale nie, ja mówię w Polsce. I właśnie interesuje mnie, jak to opowiada prawica w Polsce, szczególnie Kościół. Czy oni w ogóle coś publicznie mówią na ten temat? No bo... Nie, to jest zbyt niewygodny temat, żeby o tym mówić. Pamiętajmy, że irlandzcy księża, w sensie arcybiskup Dublina, on pod koniec lat 80. wykupił ubezpieczenie, dlatego że zaczęły się diecezji całej od skarg ewentualnych wnoszonych za pedofilię księży przez ofiary. Tak jak w amerykańskich diecezjach, tak Irlandczycy też wykupili ubezpieczenie, co wskazuje, co nagle okazało się koronnym dowodem w sprawie, że wiedzieli o takich aktach pedofilii. No bo wiedzieli. Więc przygotowują się, to znaczy w takim sensie, że na pewno mieli czas, żeby przygotować się na różnego rodzaju ataki. I też to, co różni Polskę od Irlandii, no wciąż nie uzyskaliśmy dostępu do teczek o bogatych archiwów, które Kościół ma przecież zamknięte i trzyma pod kluczem w Warszawie i Krakowie. No i w innych miejscach też. Tak sobie myślę, że u nas, a czy prawica generalnie, jak przynajmniej jak my tam się łazi po tym przecież prawackim Twitterze i w różnych takich odmetach, oni o tej Irlandii nie mówią. Prawie w ogóle, bo tak jak mówisz, Marta, że to jest niewygodny temat, no bardzo niewygodny, bo tu się nie da niczego podważyć, bo ile w tej Kanadzie właśnie to sobie mogli tak jeszcze po tym mówić, że gdzieś tam coś podważyli, całą resztę uwalamy, no ale tutaj były twarde dowody właśnie przez to, że były tam z tych kontroli, no tego się nie da zanegować. Były też te 4 raporty, rzeczywiście to, co Irlandia zrobiła, oni się tam kłócą o odszkodowanie, kłócą się o sprawiedliwość, bo to też jest naturalny proces dyskusji społecznej, ale to, co zrobili, czyli pokazanie dokładnie krok po kroku, zebranie wszystkich dowodów, no to jest niemalże modelowa praca.
Tak, ten raport Ryana przede wszystkim, tak, 10 lat pracy, ale rzeczywiście no, opublikowano to i wszyscy mogli to przeczytać z dowodami i zobaczyć, że tak było. Potem jeszcze kilka takich raportów, też warte uwagi, o których piszę, więc jeśli ktoś chciałby, no to ja też podaję dokładne adresy bibliograficzne tych rzeczy. A tymczasem w Polsce zobaczcie, że rok temu Ecke Overbeck, rok temu napisał tę książkę, Maxima Culpa, i główny zarzut prawicy wobec niego, poza tym, że tam bezcześci i świętość papieża oczywiście, ale główny zarzut taki, który można od biedy nazwać merytorycznym, był taki, że ale, bo on tutaj opiera się tylko na aktach UB tudzież SB i na jakichś tam zeznaniach i na aktach prokuratury PRL-owskiej, no wiadomo jaka to była prokuratura, krótko mówiąc nie lubiła się z Kościołem, w związku z czym oni próbowali to podważyć jako niewiarygodne i mówili, gdyby on chciał się naprawdę do tego przyłożyć, to by się tutaj posłużył aktami kościelnymi. No tak, tylko akta kościelne są zamknięte dla badaczy. No to nie do końca prawda, bo tam są jeszcze te dowody z Wiednia, wnosinami księża, ale to jest kasus tej ostatniej decyzji, której zasądzono, ta komisja etyczna zasądziła 500 000 tak. kary dla TVN-u za franciszkańską, przy dokładnie argumentując to w ten sposób, że to jest w ogóle zamach na polską rację stanu i na dobro narodu. Bo wykorzystano też, oparto się na aktach bezpieki. Mogę tutaj dorzucić tylko ciekawostkę, bo z takich skrajnych środowisk kiedyś, teraz właśnie sobie przypomniałem, że odblokowało mi się wspomnienie, że pojawiła się tam taka narracja, że Kościół popełnił błąd w Stanach Zjednoczonych, że się w ogóle przyznawał. Że generalnie narracja była taka, że Kościół nie powinien się przyznawać, nie powinien wypowiadać odszkodowań, dlatego że to zaszkodziło w ogóle, ponieważ wtedy traktowano to jako odosobnione przypadki, no teraz wiemy, że nie były. No i tak są, ale nie byli w stanie tego utrzymać, no na szczęście. Tak, ale tutaj mówię, oni tutaj jest część tych skrajnych, które twierdzi, że w ogóle powinni się tego trzymać i to na czym, my wiemy, że też oni sami z siebie tego nie zrobili, tylko były po prostu rozprawy sądowe. Bardzo dobrze, to przepraszam, ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale dobrze się też śmiać, są głęboko wierzący ludzie, którzy twierdzą, że Kościół powinien dalej kłamać i wtedy byłoby lepiej, no to jest po prostu zjawiskowe. I FBI wkraczało i jak ksiądz nie chciał teczek wydać, to zabierało. No myślę, że poczekamy jeszcze na to, zwłaszcza, że cały czas trwa taki taniec, że jak polska prokuratura chce jakiś akt w jakiejś sprawie, no to nawet Watykan odmawia ich wydania, bo Watykan ma część kopii przecież tych teczek. To u ciebie w książce przecież była wzmianka o tym, że to któryś z premierów powiedział irlandzkich, że Watykan wtrącał się w sprawy, generalnie ingerował w sprawy w ten jakiejś właśnie o pedofilii. To już nie było to, że czegoś nie chcieli, tylko to była ingerencja. No mamy na przykład komisję do wyjaśniania pedofilii. Nie wiem, co z tą komisją, czy ona dalej istnieje, czy ona już jest rozwiązana, czy... Istnieje, ale niewiele robi. No tak, no bo ona była tak, nie miała żadnego zamocowania prawnego, oni się mogli zwrócić do księży po to, żeby im wydali jakieś dokumenty, po czym księża powiedzieli, że nie i no i w sumie tyle, no i elo. A to nie tak, że księża powiedzieli, że nie, tylko że PiS potem znowelizował ustawę o tej komisji, że księża mogą powiedzieć, że nie, czyli nie możesz od nich tego żądać, możesz ich tylko o to prosić, oni mogą odmówić. To było w zeszłym roku. Ja o tym pisałem, pamiętam. Nie pamiętam, w którym miesiącu to było, wydaje mi się, że jakoś latem, więc jakby pod wybory pewnie. Dobra, słuchajcie, bo musimy powoli kończyć. Jakieś takie pytanie na koniec, jak zwykle staramy się skończyć jakimś akcentem optymistycznym lub pesymistycznym. Marta, mam nadzieję, że to jednak będzie optymistyczny. Czyli czy, no jak się zapatrujesz jakby na tą rolę Kościoła w Polsce w ciągu najbliższych powiedzmy 20 lat? Czy to będzie ten scenariusz irlandzki albo jakiś zbliżony, czy jednak nie? Pamiętajmy, że Kościół to jest jeden problem. Irlandczycy, nawet jak biskupi przestali się pokazywać w mediach, czy wycofali z życia społecznego, no to głos zabrały organizacje ortodoksyjnych katolików, które my także w Polsce też mamy i zapisy bardzo rozpędzone. Tak. Czy nie będę tutaj już reklamować, ale wiadomo, że są. Więc dla mnie to jest kwestia nie tylko osłabienia instytucji Kościoła, która pewnie będzie się osłabiać, tylko zmiany świadomości społecznej związanej... Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, jak pojechałam do Irlandii, to że ci Irlandczycy rzeczywiście wstali z kolan. Dla nich ksiądz czy biskup nie jest autorytetem, który wie za nich, co jest dobre czy złe, czy nie boją się go na tyle, że nawet jak uważają, że gada bzdury, to muszą przytakiwać. No nie. I jeśli taka sytuacja będzie w Polsce, czyli że ludzie będą się kierować własnym rozumem, własnym sercem, własną duszą, zależy jak ktoś to nazywa, no to będzie prawdziwa zmiana. I myślisz, że to nastąpi?
Tak, no jestem tego pewna, że to nastąpi, tylko pytanie, bo to no, otwieramy, miało być na koniec, no ale otwieramy kolejny worek z tematami związanymi z taką obawą ludzi, jeśli nie Kościół, to co? Jeśli Kościół, odniemy Kościół, nie da nam wartości, no to ten nihilizm. No i teraz zastanówmy się, w jaki sposób państwo w ogóle animuje tą humanistyczną kulturę, czy w ogóle kulturę w Polsce. No jestem pisarką i powiem, że w ogóle, to znaczy to kultura w Polsce jest chyba najbardziej neoliberalną, neoliberalnym kawałkiem, który ma sam się utrzymać jakimś cudem. I nie ma tutaj, a ta edukacja w szkole to wykańcza te dzieci, że one już w ogóle po żadną książkę, czy do teatru, czy może tylko gry, które też nie niosą żadnych, znaczy część z nich nie niesie treści, które chciałabym, aby mój syn na przykład przyswajał. Więc no, rzeczywiście to jest pytanie otwierające tę kwestię związaną ze wsparciem tak naprawdę kultury, refleksji i myślenia nad różnymi sprawami, co staram się moimi książkami wskrzeszać w Polsce. Jak przed momentem wspomniałaś właśnie o tym, że się mają ludzie obawę, że jeżeli nie Kościół, to co? No to jest ta obawa, ona się nie wzięła znikąd, to jest coś, co Kościół nam zaszczepił, bo właśnie w tych, ci katecheci z diecezji kieleckiej wspominali o tym, że no na religii to się uczy dzieci rozróżnianie dobra od zła, no to oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, bo tam bardziej się uczy wskazywania wrogów, ale no to niestety to się wżarło ludziom troszeczkę w głowy, wszystkim, że właśnie ten Kościół to jest taka ostoja moralności, no wychodzi tak troszeczkę, że nie bardzo i do ludzi to dociera, no ale to też są przemiany no, pokoleniowe, muszą po prostu zajść i tyle, bo jest coraz więcej danych, z których wynika, że w liceach, no bo do momentu, w którym rodzice decydują o tym właśnie, czy dziecko idzie na religię, no to jeszcze jest, to jeszcze chodzi, chociaż też ich też wypisują, ale ci licealiści, którzy już mogą sami się wypisywać, no to ponoć się wypisują masowo. Natomiast no, to są też pojedyncze dane, nie ze wszystkich szkół, bo jakoś tak chyba nikomu nie zależy na tym, żeby je pokazywać. Ja jestem optymistycznie nastawiony do tego. To może tak a propos tej zmiany mentalnościowej, tego, że ludzie się boją, że poza wiarą nie ma nic. Zakończmy. Tu mam optymistyczny akcent. Ja już to chyba w którymś odcinku wspomniałem. To jest scena z serialu Afterlife, bardzo świetnego Rickiego Gervaisa, polecam, gdzie jego koleżanka z pracy go pyta, taka wierząca, on tam jest takim zatwardziałym ateistą, i ona go pyta, no dobra, ale jeżeli nie wierzysz, to co cię powstrzymuje przed tym, żeby wyjść na ulicę i zabijać tylu ludzi, ilu tylko chcesz? Na co on mówi, ależ ja wychodzę codziennie na ulicę, zabijam tylu ludzi, ile chcę, czyli żadnego. I być może zakończmy takim akcentem, że jak więcej ludzi zrozumie, że to mamy coś, co można nazwać wolną wolą i że są inne systemy wartości, które są również, nie oznaczają, że od razu tu będziemy ludzi do komór gazowych zapędzać, to może wtedy będzie troszeczkę łatwiej tą hegemonię Kościoła zakończyć. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Naszą gościnią była Marta Abramowicz. Rozmawialiśmy głównie w kontekście jej książki Irlandia wstaje z kolan o tym, jak Kościół w Irlandii, chyba możemy powiedzieć, upadł. Zamiotł się tak, sam. Jak Irlandczycy wyzwolili się z jarzma Kościoła. Co oczywiście jest jakimś tam zwierciadłem dla Polski. Dzięki Marta, że do nas wpadłaś. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. I jeszcze myślę, że kiedyś się zobaczymy może w kontekście troszeczkę innym. Już nawet tak mi się tam krystalizuje w jakim. To był podcast dezinformacyjny. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.